Halo, halo, witam, 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 słychać mnie, powiedzcie, napiszcie, bo powiedzieć nie macie jak, siema, siema. O Boże, przepraszam Was za spóźnienie, ale, oczywiście do 15 firma czynna, klient przyszedł. Powiedzcie, czy mnie widać, czy mnie słychać, bo sam nie wiem. Dajcie znaka. Cześć wszystkim w ogóle. Widzicie mnie? Słyszycie mnie? Narzędzie gotowe. Narzędzie gotowe, jakby co. Cześć, cześć, cześć. Witam, witam, witam. Jeszcze sobie tu okienka powłączam odpowiednie. Co by nie było. Widać, słychać i czuć, no tak. Słuchajcie, sprzęt jest, ale to nie dzisiaj. Chociaż czasami mam chęć odpalić to coś. Co tam u Was słychać? Co tam u Was słychać? Nie, lub nie dzisiaj, nie dzisiaj. Kurna, nie będziemy robić afery ze szlifierką. Ja bym tu ciąłem ostatnio, wycinałem kran szlifierką, to siwo to było. Dzisiaj DeLonghi psujemy, a raczej naprawiamy. DeLonghi naprawiamy. Ja sobie jeszcze tylko zerknę, słuchajcie, tutaj, czy mi się to odpaliło wszystko, czy mi się to nie odpaliło, bo ja już sam nie wiem. Co tu się odbywa? Na moim telefonie to nie działa. Nieważne. To by było ciekawe. Słuchajcie, zacznijmy tak z grubej rury, z przytupem. Coś poróbmy, bo mamy dwa DeLonghi. Ten będzie prosty. Cześć Allegro. Ten będzie prosty, słuchajcie, ale drugi może już nie być taki prosty. Ten ma przypadłość, dzisiaj dwa takie robiłem. Ten ma przypadłość taką, że jak go odpalimy. Mam parę też ogłoszeń parafialnych, ale to niech Was się tu trochę zbierze. Jak go odpalimy, to on pokazuje taki komunikat, zobaczcie. Mówisz Patryk, cześć Patryk, w ogóle ISO wyżej? No to damy ISO wyżej. Teraz lepiej, powiedzcie? No chyba lepiej, lepiej widać. Co prawda i tak to światło się odbija, no ale ja światło muszę mieć. Tak żebyście widzieli, co bym nie robił. Co bym tu gościowi nie robił. To jest wóz zbiornik na wodę. Bardzo częsta przypadłość DeLonghów. Pawłów DeLonghów, jak to niektórzy mawiają. On ma tutaj taki, każdy zbiornik DeLonghi ma tu taki cycek. I jeśli macie taki problem, że nie widzi, to po pierwsze sprawdźcie, bo to też bardzo często jest ułamane. Ale tutaj jak widzicie jest ok. Więc trzeba gościunia rozebrać. No to co? Pstryk go z prądu. I lecimy. Jak tam u Was? Wakacje, nie? W robocie. Wakacje w robocie. Ale co zrobić? Jakbyście chcieli mnie zapytać, czy wybieram się na urlop, to ja nie wiem, co to jest urlop, także nie pytajcie. Lepiej mówicie, z tym ISO? Dobrze. Tak zostanie. Wiecie, to każdy monitor inaczej pokazuje. U mnie na przykład na podglądzie jest teraz zdecydowanie za jasno, no ale to jakby ja mam monitor rozjaśniony. Więc skoro mówicie, że jest dobrze, to znaczy, że jest dobrze. Co tam u Was słychać? Kawomani. Co tam ciekawego? Możecie słyszeć dzieci, bo sąsiadka z racji wakacji dwie córki tutaj ze sobą przyprowadziła, które widzę, że tam po schodach ogniem idą i mieczem. Czekajcie, jeszcze sobie tylko zerknę, czy to wszystko działa. Czy to wszystko działa? Jeszcze mam tutaj wiele rzeczy, słuchajcie, niepoustawiane. Chciałbym, żeby mi się tutaj nad tym Tipli pokazywało, ile jest osób na live'ie, ale to
Dużo roboty. 6 kawę tylko, Patryk? 6 kaw to ja do 10, ale ty o tym dobrze wiesz. Patryk, jak nie znacie Patryka, Patryk jest montażystą naszych filmów. Także pozdrawiam. Cały numer z tym problemem ze zbiornikiem jawi się w tym elemencie. A mianowicie tu nie ma już jednej części tego elementu i teraz trzeba go znaleźć. O, ja już go widzę. Zaraz wam pokażę, jak mi się uda go wyjąć. To się łamie, to jest durnie według mnie wymyślone, bo jak sobie spojrzycie tutaj jeszcze bliżej, to ten plasticzek, on sobie idzie tu. O, on tutaj powinien być przytwierdzony. I wsuwając zbiornik, ten plastik dociska ten mikroswitch. No tylko to jest wyginający się plastik, słuchajcie. I wyginający się plastik po iluś tam wygięciach wygląda tak. No nie wierzę, że znowu ktoś do mnie jedzie. Niestety już jest nieczynny. Tak wygląda. Ułamuje się. No i trzeba to wymienić. A że tego plastiku nie ma sensu kleić, to wymienia się cały ten element. Jakbyście zobaczyli, co się dzieje u mnie na parkingu, to byście padli. Kobieta mi chyba chce wjechać z drzwiami do firmy. Wymienia się całe to. To chodzi o ten plastik. Dokładnie o ten. I on właśnie za każdym razem, gdy wkładacie zbiornik, pracuje w ten sposób. No i trzeba to wymienić. Słuchajcie, prosta rzecz, ale trzeba uważać. Jedziemy z tym, słuchajcie. Ja cały czas patrzę, kurczę, no nie mam jak odwrócić wam kamery, bo mi kable nie sięgną. Ale jakbyście zobaczyli, bo ja w ogóle muszę sobie skierować tą moją kamerę, taką wewnętrzną, którą mam na firmę. Muszę sobie skierować na parking, bo tutaj można, słuchajcie, nagrywać cuda. Cuda można nagrywać. Co tu się dzieje na tym parkingu? Jedziemy z gościem. Nie ma co tutaj gadać, jest robota. Wykręcamy śrubunek. Maciej, może i o 15 już nieczynne, ale zapytaj, o której ja jestem w pracy. Jak widzicie, to nam już luźno lata. Więc trzeba się do tego dobrać. Przede wszystkim trzeba wyciągnąć ten mikroswitch. Ja trochę do siebie, żebym cokolwiek widział. On jest tutaj na takich dwóch zatrzaskach. Trzeba je podgiąć. Najlepiej sobie włożyć tutaj wkrętak. Ach, to widzę, że lekko nawet idzie. Zapamiętajcie, w którą stronę idzie ten mikroswitch, bo to on służy za wykrywanie zbiornika. Powiem ci tak, 5:15 już tu byłem. I to tak właściwie codziennie tak jestem, bo ja mam czynne od 7:30 tak oficjalnie i do tej 7:30 nie dzwoni mi telefon, bo call center. Zresztą o tym też będziemy dzisiaj mówić, bo to między innymi wasza sprawka. Bardzo ważne zapamiętać, jak idą te przewody, bo jak tu pomylicie i źle popodpinacie, to przy pierwszym włączeniu ekspresu zrobicie bum. Boczek też wypadałoby zdjąć. On jest tutaj na zatrzaski, więc tylko słuchajcie tego strzelania. Poszło. Kurczę, chwaliłem zawsze, że mam tutaj chłodno. A ile mam stopni? 23, to już trochę gorąco. Dobra, słuchajcie, gadu gadu. Tu są te elementy, ten i ten są wciskane. Ta wtyczka też bardzo często się rozpada, słuchajcie, więc wyciągamy, podważamy, on tu powinien ładnie wyjść, ale nie zawsze chce. Co mi to MS Pietrak da, że zablokuje jako spam? To ja mam tak zrobione, ale to
dzwonią też klienci, dzwonicie wy z YouTube'a z poradami. Może najpierw bym wyjął przewody. Dwa niebieskie u góry. Dwa niebieskie u góry, słuchajcie. Jeden luźno, drugi jest wpięty do dolnej wtyczki. Dwa. Zjadę trochę niżej, żebyście to widzieli. Dwa brązowe u dołu tego pstryczka. One są tutaj na tych zapinkach tradycyjnych. To na razie zostawiamy. Wyjeżdżamy z gościem. I od razu, żeby nie pomylić, wkładamy go tu. Mamy to zaparkowane. I teraz, jak mówiłem, dwa brązowe u dołu, nie ten. To mamy tak, dwa niebieskie u góry, czyli jeden niebieski u góry. Zablokował się. Drugi niebieski stąd. Zablokował się. I teraz dwa brązowe. Jeden do dołu. To jest po prostu switch, który włącza ten ekspres. Spinamy tak jak było. Ciężko mi to pokazać, bo te przewody są tu krótkie. No ale widzieliście jak było. Guziczek, włącznik mamy zrobiony. Tu się nam już wypięło uziemienie. Coś, wy macie źle ten kadr. Może ja wyżej muszę podjechać. O! Teraz lepiej. Gapier był chyba przegląd Philipsa. Nie pamiętam. Do zrobienia. Czyli mamy teraz dokładnie sytuację taką, że już górę mamy zamontowaną. Teraz lecimy. Wypinamy stąd, tylko tu mamy w osłonkach przewody, więc trzeba sobie wziąć kombinerki. Wyciągamy jeden brązowy, który był u góry, wyciągamy niebieski. To jest śmieć. Ale ze śmiecia jeszcze musimy wyjąć tą wtyczkę. One się bardzo często same z siebie te wtyczki rozpadają. Tutaj zasada podobna. Podważamy w środku. Podważamy z tej strony. Tu już wyłazi. Można wsadzić palucha od spodu. Podważyć z drugiej strony. Czasem to wyłazi łatwo, czasem to wyłazi ciężko. No po prostu musicie, tu się nie musimy szczypać, jeśli chodzi o tą obudowę, bo ona jest uszkodzona. Wyciągamy gniazdko. Ono nam tu wejdzie. Tylko w jeden sposób, widzicie, to jest kostka, taka formatka. Tylko jeden sposób. No i jak było? Niebieski był u góry, czy niebieski był u dołu? Kto pamięta? Niebieski był u góry. Brązowy u dołu. Pinamy. Ja jeszcze to sprawdzę, żeby mieć pewność. Bo to nie jest, wiecie, ja tu do was mówię, żeby nie pomylić. Ja sobie sprawdzę w telefonie, także możecie popatrzeć na te wyprute flaki. Bo pomylić nie problem. A skupiam się na dwóch rzeczach naraz. Zaraz sobie znajdę aparat. Poczekajcie chwilę. Gdzieś tu miałem, robię sobie takie zdjęcia, słuchajcie, bo to warto, pamiętajcie, jak rozbieracie, róbcie zdjęcia. Róbcie zdjęcia, bo to jest prosta rzecz, a zamienić plus z minusem, rozpierniczyć, spalić ekspres trochę słabo, nie? No gdzież było to zdjęcie? Dzisiaj go szukałem, żeby sobie sprawdzić właśnie. Teraz człowiek nie znajdzie. Ty byłeś nadużywany chyba. Matko, co te dzieci tam na górze robią?
O, tu będzie, tu będzie, tu będzie. Ugotuję się tu dzisiaj, słuchajcie. O, 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 to było tu. Nawet mam, spójrzcie, żeby nie być gołosłownym. Brązowy u góry, czyli odwrotnie podłączyłem wisie i dlatego warto sprawdzić. Dlatego warto sprawdzić, bo o pomyłkę nie trudno. O pomyłkę nie trudno. A elektronika do ekspresu swoje kosztuje, słuchajcie. Mamy to. Niebieski na dół. Niebieski na dół, brązowy tu. Niebieski na górę. I mamy to podłączone. I to jest cała naprawa tej usterki, słuchajcie. Zaraz tam do was na czat spojrzę. Tylko najpierw przetrę czoło, bo po prostu jest tak gorąco. Masakra, jakiś wiatrak. No i oczywiście, jak mamy to powpinane, jeszcze można sprawdzić, jeszcze można tu sprawdzić. Brązowy u góry, brązowy z boku, dwa niebieskie u góry. No to jeszcze ten mikroswitch, który chodzi nam tu przez to, przez tą kieszoneczkę. Dobrze mówię. Chodzi nam tu i tu do kompletu. Tu do kompletu, słuchajcie, jeszcze. Jeszcze te przewody wszystkie trzeba tu przełożyć. Więc musimy zagarnąć te przewody tutaj. Żeby je zagarnąć, to trzeba je wszystkie stąd powyciągać. Tu jest taka formatka, tu jej nie było, to ciekawe, ułamana jest. Ułamana jest w którymś miejscu. Tu powinna być. Tu powinna być, ale nie ma. No cóż zrobisz? Wyplatamy te wszystkie przewody. Dzięki, paramedyk. Teraz jest dobrze. Ale dzięki, dzięki, bo zamotałem się. No. Jest tych przewodów, jest tych kabli. Tędy sobie to przepuszczam. Jeszcze wyjmę tego mikroswitcha na chwilę. O. O. Bo on mi tu przeszkadza, ogranicza mi ruchy. Teraz mogę przepleść te przewody. Przecież one tu mi nie złapią, te przewody. Ni choroby. No dobra, wypleśmy. Zróbmy to tak jak trzeba, bo ja już zauważyłem, że niektóre serwisy po prostu to wycinają. Ale zróbmy to tak jak trzeba. Czyli wypleśmy te przewody. Jeden po drugim. Ja sobie wstanę, żeby tu coś widzieć. O, jeszcze tu z tyłu przez prowadnicę. Trzeba je wszystkie poluzować. Trzeba je, słuchajcie, wszystkie tutaj poluzować. No i to jest taka rzeźnia, słuchajcie. Wszystko trzeba wypleść. Jest tu tego niemało, jak widzicie. I po kolei. Wyjmiemy jeszcze chyba tą wtyczkę, tak? Bo ona nam tu pręży. Podważamy ją. O! Wyciągnijmy tą wtyczkę, bo ona nam tutaj robi bałagan. I po kolei. Mamy to. Mamy to. Jeszcze te. Czy to się nam aż tak poluzuje? Jeśli tu sobie poluzujemy, to nam się poluzuje. O. No i widzicie, to niby taka pierdoła do wymiany, ale widzę, że albo to było wymieniane, no bo ja tego nie ruszałem. Ktoś poszedł na łatwiznę, bo można, słuchajcie, na upartego można odłamać ten element. Też będzie działać, tu spiąć przewody trytką i po temacie, tak? No tylko, że albo robimy to porządnie, albo nie robimy w ogóle, tak? Dobra, mamy te przewody poluzowane. Teraz musimy się tu wpleść. Musimy się tu wpleść. Jeszcze nie mam pomysłu jak, ale damy radę.
zagarniamy te wszystkie przewody, żeby nam przeszło to ramię, które ma je trzymać. O! Jesteśmy połowicznie w domu. Jesteśmy połowicznie w domu. Teraz to musimy tutaj w miarę... Przekręcę się do Was, żebyście widzieli. Tu musimy się w miarę teraz ułożyć z tym wszystkim. Najlepiej będzie sobie to od razu... O, widzicie? Najlepiej będzie sobie to od razu przyłapać, żeby nam już ten element nie latał. No i co? Teraz się zaczyna zabawa pod tytułem układanie tych przewodów. To wszystko ma iść tędy. To wszystko musimy z powrotem tu powkładać. Jest ta wiązka tutaj, prawda? Nie mała. Po kolei. I spójrzcie, i to się tak mówi. Wymiana głupiego plastiku. Słuchajcie, wymiana głupiego plastiku. I zobaczcie, ile tu jest pierniczenia się. Tak naprawdę, żeby to zrobić zgodnie z taką pełną sztuką. Coś tu nam się wypięło, będziemy zaraz patrzeć co. Jeszcze to. To wypadałoby porozpinać te wszystkie przewody. No i co? I potem to wszystko spinać. No to jest, słuchajcie, dobra godzina roboty. No a jak wiecie, w serwisie płaci się za czas. Słuchajcie, nie ma takich, bo to ja bardzo często słyszę od klientów, że... no to taka drobnostka, tylko jakaś pierdoła. To tylko zawsze tak się wydaje. A z pierdoły, z jakiejś drobnostki robi się duża naprawa. No i tak to się z reguły kończy. I tu też widzicie, niby pierdoła, niby bzdura, a ile walki jest z tymi przewodami. Wszystkie je tu włóżmy z powrotem do tej formatki. Ten przewód to nam się wypiął stąd. Dobra. Ładnie to tu wszystko poprowadźmy. Przewód na miejsce. Coś on nam tu pręży. Niepotrzebnie zupełnie. Tu wszystko wchodzi. O, tu wszystko wchodzi. Wtyczka na miejsce. Co tu się z tą wtyczką stało? Ok. Cofnęła się. Siedzi. Od razu, zanim wepnę tą wielką wtykę, od razu dajemy mikroswitch na miejsce. I tu jeszcze idzie sprężynka, ale do tego wrócimy. Te wszystkie przewody idą tu. To się ma zaczepić tu. To się ma zaczepić tu. I tu idzie gumka. No i teraz co? Teraz po tej całej kombinacji, zanim wepnę tą wtyczkę, trzeba sprawdzić, czy nic się tu nie wypięło. Tu jeszcze musimy wprowadzić resztę kabli, resztę przewodów. No i trzeba teraz jeszcze wpiąć tą wielką wtyczkę tutaj. Strasznie to jest tutaj rzeźba, ale no nie pierwszy i nie ostatni raz. Ach, już prawie weszła. Dobra. No i jak widzicie, ile już czasu stream trwa? 25 minut walki, zakończonej sukcesem, większym lub mniejszym. Zapięte, schowane. Zobaczymy, czy działa. Co tam piszecie? Powiedzcie, co tam piszecie do mnie? Straszna to była walka. Jakiej chemii używasz do odkamieniania ekspresów? Ja używam Kamiksu. Kamiksu, który rozcieńczam. Dobra. Słuchajcie, jeszcze jedna ważna rzecz, bo tu macie ten element. Tu macie ten element, który pyka, cyka. Tu jeszcze idzie taka sprężynka.
która ma powodować odbijanie tego elementu. Ta sprężynka wchodzi dokładnie i teraz by mi się przydała lampa. Dla was będzie dużo widniej. Ale ja też muszę coś widzieć, słuchajcie. Pęseta wkładamy. Witam, psychofan, witam. Tą sprężynkę, to też jest wredne wkładanie tej sprężynki tutaj. Ale może chociaż raz mi pójdzie łatwo. O, zgaszę, bo wy macie prześwietlone. I teraz spójrzcie. Do siebie. I tak to ma wyglądać, słuchajcie. Że jak wkładacie zbiornik, to nam idzie do góry, a ta sprężynka powoduje, że jak wyjmiecie zbiornik, to odbije. Ostatnie spojrzenie na elektronikę. Wtyczka wsadzona, przewody powpinane, nic tu nie wylazło. Uziemienie się trzyma. Dobra. Słuchajcie, idę tylko przemyć twarz, bo się upociłem i za sekundkę do was wracam. Jestem, słuchajcie, witam jeszcze raz. Co tam? Poza odkamienianiem podczas serwisu odpalasz też czyszczenie tabletką, bo jednak zazwyczaj odkamienianie idzie przez wylewkę gorącej wody, a wylewka kawy się nie czyści. No jeśli, znaczy słuchaj, u mnie zawsze w serwisie, co bym nie robił, jeśli nie jest to tylko jakaś doraźna usterka, tylko jakiś przegląd, na koniec idą oba te programy, jeśli takowe są. Chociażby dlatego, żeby zresetować liczniki tych programów odkamieniających i czyszczących. No to jakby jest normalne. Dobra, słuchajcie, zaraz wracam do was do czatu, pogadamy. Coś mi się do nosa przykleiło. Odpalmy go, sprawdźmy, czy działa. Właściwie to trzeba tylko sprawdzić, czy widzi ten zbiornik. Gąszcz kabli. Będzie ten. Wkładamy, odpalamy i szukamy zbiornika. Jakoś tak ustawię, żeby wam tu nie świeciło. Patrzcie na ekspres. Coś tam chyba widać. No i zgasł. Czyli jakby teraz pokażę na pełni zbiornik na wodę. Tak, napełni zbiornik zimną wodą. Widzicie? Widać po grafikach. Napełni zbiornik zimną wodą. Włóż zbiornik na wodę. Napełni zimną wodą. Śmiga. To jest taki dobry przykład. 28 minut streama. Wymieniona jedna część, ta część. Żeby was nie skłamać, kosztuje 20 zł. Przychodzi bez sprężynki. To jest ważna informacja. Ona przychodzi bez sprężynki. Sprężynkę sobie trzeba dokupić. To co, słuchajcie? Złóżmy go, bo to jest tylko na tą usterkę. Jego też się tak dziwacznie składa, bo trzeba tak spasować górę. Tu już wchodzi. Teraz spasować dół. Śmiga. Skręćmy go, żebym już nie zostawiał go rozkręconego. Siema Ola. Siema, witam, dzięki. Dzięki, witam Ola. MS Pietrak. Jaki polecasz środek do czyszczenia systemu? Oryginalne tabletki to zazwyczaj są w mega zawyżonej cenie. Słuchaj, ja używam uniwersalnych tabletek, ale nie powiem ci jakich, bo mam przesypane. Przesypane mam z jakiegoś pudełka, bo ja to kupuję po 200, po 300 sztuk od razu. Także... chyba to są takie. No tu niewiele. Może na drugim pudełku będzie. One są bardzo dobre. Jakiejś takiej firmy, spójrzcie.
One są po 100 sztuk pakowane. BND? Gdzieś to kupuję w internecie, nie powiem ci gdzie, bo zawsze szukam po tym symbolu tych tabletek. Dobra, czekajcie, skręcę go. Skręcę go. Miejmy go z głowy. Tu jest prośba tylko o wymianę tej formatki, tego czujnika, więc została wymieniona. Ja go już jutro przetrę, żeby nie był taki wypaluchowany, bo to ładny ekspres jest. Co tam Ola słychać przy wtorku? U mnie najgorsze jest to, że ja mam cały dzień w firmie chłodno, a tak od godziny... Od godziny, słuchajcie, 13 mam tam, o, tam, za wami, mam po prostu słońce w okna i robi się tu naprawdę ciepło. I co? Pacjent gotowy. Pół godziny roboty, czy to mało, czy to dużo, najwięcej było walki z przewodami. To jest tak lub inaczej skonstruowane w tych ekspresach DeLonghi wszystkich podobnie. W tych, które mają wpinany kabel. Co tu się często dzieje? Często się rozpada ta wtyczka. Jeśli często wyciągacie, wkładacie, ona się bardzo często rozpada, ta wtyczka. Natomiast to się łamie na potęgę. No mówię wam, dzisiaj to jest trzeci ekspres, z którym to wymieniam. Jeden mi został, bo zabrakło mi tych wtyczek, bo mi się wykruszyła ta wtyczka podczas wymiany. No dziwnie to jest wymyślone, bo to jest, słuchajcie, no... Widać tutaj. To się po prostu musi spracować w którymś momencie. Złap ostrość, chłopie. O. Widać tutaj, w którym miejscu to się ułamało. No to musi się tak zdarzyć. Nie ma innej opcji. Dobra. To śmieć. Zabieram ekspres. Trochę porządku. Mój żołądku w porządku. To jakaś uszczelka. Bałagan się zrobił. Zobaczę, co tam słychać, czy live cały czas działa. Jesteście, widzę, cały czas. Słuchajcie, takich parę, jak was już jest tu parę osób, parę takich informacji. Tylko poczekajcie, ja sobie przywrócę czat do głównego okna. Sekunda. Cześć, witam. No coś w tym jest, Grzech, co mówisz. Coś w tym jest, co mówisz, że... Tylko to jest taka pierdoła. Ja w ogóle uważam tak, bo w zbiorniku DeLonghi, już go sprzątnąłem, ale go przyniosę. W zbiorniku DeLonghi jest to dziwnie zorganizowane, bo nie dość, że mamy czujnik magnetyczny do kontaktronów, to jeszcze jest ten czujnik włożenia zbiornika. Tu jest śmiesznie, bo tu jest tak skonstruowane, że jak ten czujnik opadnie na dół, no to ekspres wie, że nie ma wody. Więc to jest jakby takie dodatkowe zabezpieczenie, ale czemu ono ma służyć? A bardzo często się to wyłamuje, ten uchwyt w zbiorniku. Gorąco, powiem wam, gorąco. Łapki w górę, no, łapki w górę. Znaczy na moim telefonie już tą transmisję, słuchajcie, widać, bo to jest dziwna sprawa. Że na moim telefonie tej transmisji nie widać. Może ja gadam tak sam do siebie. Coś tam widać. 70 osób was tu jest? Bardzo mi miło. Słuchajcie. Jakieś pytania? Pytajcie. Chwila przerwy, ja muszę trochę ochłonąć. I jedziemy z drugim DeLonghi. A do drugiego DeLonghi. To jest przypadłość, która w wielu DeLonghi występuje. Będziemy potrzebować tego. Więc witam, Mario, witam.
No jest, ma to sens, co pisze Szerka 88, żeby dopiąć zbiornik dobrze, bo rzeczywiście jego trzeba dopchnąć, żeby ten switch się wcisnął. Tylko, to jest, tylko DeLonghi ma takie zastosowanie. Słuchajcie, jest was tu 70 parę osób. Krótkie ogłoszenia parafialne. Bardzo dużo z was, to właściwie prośba, nie tyle tam, no tak mam nadzieję, że zrozumiecie. Bardzo dużo z was do mnie pisze maile, do mnie dzwoni mniej, ale piszecie maile. Mam mokre fusy, co mogę poradzić? Mam taki problem, mam 3000, jaki ekspres wybrać? Mam 5000. Mam takich maili po weekendzie ze 40. Po to jest grupa na Facebooku, macie ją przypiętą, jako przypięty mój komentarz, ja to jeszcze raz wrzucę. Tak po prostu. Skakujcie na tą grupę na Facebooku. Tam jest parę osób, które się udzielają. Nawet wiedzą, co mówią. Ja też się tam udzielam, jak tylko mam czas. Tam najpewniej znajdziecie najszybciej pomoc. Ja po prostu nie jestem w stanie odpisać na te wszystkie wiadomości. I to nie jest moja niechęć. Tylko ja tu siedzę, naprawiam ekspresy, a tych wiadomości jest multum. Jest już 2800 chyba niespełna subskrybentów. Bardzo się cieszę, naprawdę dziękuję. Natomiast no ja jestem jeden, słuchajcie. Nie rozerwię się. To jest jedna rzecz. Także na maila serwisowego, który macie w każdym opisie filmu, który zresztą ktoś wytknął i bardzo dziękuję, był z błędem, bo był bez jednej literki E. Na tego maila piszcie w sprawach serwisu, czy wasz ekspres tu jest, czy chcecie przywieźć, czy macie pytanie o jakąś wycenę wstępną, chociaż ja też od razu wam zaznaczam, wycenianie ekspresu po objawach przez telefon, przez maila, no to jest takie podawanie widełek, to jest złudne. To przy ekspresach to zawsze wychodzi indywidualnie. Czy coś jeszcze? Pytania, nie wiem co napisałem. Zawsze pytania możecie zadawać tu. Możecie wspomóc kanał, link do Tipli macie w opisie. Oczywiście to jest wasza wolna wola, ja nie wymuszam, nie wymagam. Wiedzę dostajecie ode mnie gratis. Ja się przy tym dobrze bawię, słuchajcie. Czy to wychodzi lepiej, czy to wychodzi gorzej, staram się udoskonalać. I tyle. Także porady, jaki ekspres kupić, jakieś porady, czy u was jest dobrze. Ostatnio było takie, że mam trochę, wiecie, to też jest tak, mam Siemensa i wydaje mi się, że mam za dużo, że zbiera mi się za dużo wody w tacce. No nie jestem w stanie i nikt nie jest w stanie ocenić, czy tej wody wam się zbiera za dużo, czy za mało, bo dla jednego po 8 kawach tej wody jest za dużo, dla drugiego za mało. No to trzeba to wziąć na serwis, trzeba mieć doświadczenia, trzeba wiedzieć, ile tej wody się zbiera i ciężko jest pomagać w takich, doradzać w takich sytuacjach. Co tam piszecie? Jarek Pajor. Czy w Siemens EQ6, jak przy zaworze widać zaschnięty wyciek, to trzeba zawór wymieniać, czy tylko uszczelkę? Ale pytanie, mówisz o zaworze ceramicznym, czy ten wyciek widać na zaworze, czy jakby na tej blasze, która jest pomiędzy zaworem a zaparzaczem, do której on jest przykręcony, bo to jest ważne. Dokładnie, Maciej Bejurny, nie możesz zewrzeć na stałe mikroswitcha, bo w momencie, kiedy ekspres każe ci wyjąć zbiornik, on musi zauważyć, że ten zbiornik został wyjęty, a to tak nie zadziała. Dokładnie tak, jak pisze psychofan. Procedury serwisowej nie przejdzie. To jest też tak, że bardzo często w tych zbiornikach ten magnes traci swoje ten pływak z magnesem traci swoje właściwości magnetyczne i ekspres nie dotrze do tego momentu, kiedy zauważy, że mu się woda skończyła i nie przejdziecie procedury odkamieniania, bo on musi w którymś momencie dojść do momentu, kiedy czujnik, ten kontaktron, który tam jest wewnątrz obudowy, wykryje, że ten pływak opadł na dół i wykryje, że się skończył płyn odkamieniający, czy też przy płukaniu woda. Jeśli tego nie wykryje, nie skończycie tej procedury. Często też podobny przypadek powoduje to, że przekaźnik się zawiesza w elektronice, ale to się da naprawić. Marconi, hej doktorku, ja mam pytanie. Mam DeLonghi Magnifica Automatic Cappuccino, podczas czyszczenia przy włączaniu i wyłączaniu leci mi tam brudna woda po ściance ekspresu za wylewką. Pękniętą wylewkę masz. Można skleić, można wymienić. Na blaszę pomiędzy zaworem. Możesz wymienić tą uszczelkę czerwoną w zaworze, natomiast to nie leje się z zaworu, więc to jeszcze o zawór bym się nie martwił. Tam zawsze w Siemensie ślady jakieś zostają. Pamiętaj, że tam wchodzi elastycznie, gdzieś miałem zaparzacz Siemensa. Poczekajcie, przynoszę rekwizyty. Rozwalając pół serwisu przy okazji. Tu nie ma co prawda tej końcówki. Jakiś rozwalony zaparzacz Siemensa, jakiś rozwalony zawór ceramiczny Siemensa. Tylko tutaj nie ma tej nasadki.
No ale generalnie zasada jest taka, że elastycznie ta końcówka, ta końcówka elastycznie wchodzi, tylko tu brakuje tej nasadki tutaj. Tu zawsze przy rozpinaniu, przy odpuszczaniu ciśnienia trochę tej wody popłynie po tej ściance, więc tym bym się nie przejmował. Którą mamy godzinę? 16. Tak, tu wyłączę, telefon tu. Proszę Cię uprzejmie. Live też jest tak jak mówię. Piszcie na grupie na Facebooku te Wasze pytania o porady, bo tam najprędzej uzyskacie pomoc. Tak samo live'y są elementem... No, możecie tu zadawać pytania. Sebastian K. Przyjadę do Pana na początku sierpnia i zrobię Panu mętli w głowie. Nie wiem, co masz na myśli. Mam nadzieję, że pozytywny. Słuchajcie, przyniosę drugiego pacjenta, bo jest 16, godzinka minęła. A tu roboty będzie więcej. Ja go mam rozkręconego wstępnie. Pokażę Wam, o co chodzi. Też delongi, tak jak było zapowiadane. Tu jest kompletny przegląd, ale my się skupimy na tym, że ten ekspres bardzo mocno puszcza wodę tutaj. Jak parzymy kawę, to tu się robi kałuża. I to jest przypadłość wielu delongi, nawet dynamik po jakimś czasie. No i chcę Wam pokazać, na czym to polega. Mętlik w głowie, Sebastian, zaintrygowałeś mnie. Bartek jestem, nie pan Bartek. Nie panujmy sobie w tym smutnym świecie. Ekspres rozkręcony, tak jak mówiłem. Zresztą o to były też pytania pod którymś filmem. Wybrałem ten model, bo tu jest prosto to pokazać. Spójrzcie. Widać, że tu płynęło. Tu normalne obrośnięte. Jarek Pajor, to jest, powiem Ci, co człowiek, to pomysły. Co chcę Wam pokazać na przykładzie tego delongi? Na przykładzie tego delongi chcę Wam pokazać, jak uszczelnić sobie kanał odpływowy, w tym przypadku, no też można powiedzieć, zaworu spustowego, ponieważ ekspres tędy spuszcza parę. Ale taki kanał odpływowy z grzałką, nawet w delongi dynamikach, gdzie tu macie jeszcze drugą grzałkę i tak dalej, w tych ekspresach macie. Chcę Wam pokazać, jak to wygląda i co z tym zrobić, żeby ta woda przestała się lać. Portimeo, ja nawet nie mam ekspresu w domu, a oglądam każdy odcinek. Miło mi. Chociaż zawsze mnie to zastanawia. No ale cieszę się. Zaintrygowany. I słusznie, myślę, że się uda, ponieważ jestem zdeterminowany. No okej. Nie wiem, co masz na myśli. Nie wiem, czy mam się bać. Może nie będę wyciągał. Siema Przemson, nie znalazłem. Ale też się troszeczkę obrobiłem. Z naciskiem na troszeczkę. Dobierzmy się do tego kanału zwrotnego. Tu oczywiście nie ma tego ociekacza, no ale... Przemson, a co, chcesz do pracy? Wyciągamy ten wężyk, dam Wam bliżej na ekspres, bo ja tu i tak na ten moment ważny nie jestem. Widać, co tu się działo, prawda? To się trzyma na... No i oczywiście musimy zdjąć górę. Niestety, bo musimy wyciągnąć zawór. Nie to. To lecimy z nim dookoła. Tak jeszcze w ramach ogłoszeń, live'y będą prawdopodobnie w poniedziałki. Dzięki Mario, na rozwój kanału, dzięki za bezcenne porady. Mario z Kujaw, widzicie, uczę się, mam dźwięk.
na ostatnim testowym live nie miałem dźwięku. Dzięki bardzo, Mario. Mario, właśnie, wracając do grupy na Facebooku, między innymi Mario Skujaw bardzo aktywnie się udziela na naszej grupie. Więc zapraszam, link jest przyczepiony w wyróżnionym komentarzu. I dziękuję. MS Pietrak, mam wrażenie, że robisz bardzo dużo DeLonghi, Philipsa, Nivona czy Jura, to bardzo rzadko. To wynika znacznie z popularności tych ekspresów czy ich awaryjności. Nivonę robię bardzo często, Jurę robię rzadko, ale żeby cię nie skłamać, cztery stoją w kolejce. To przede wszystkim wynika z popularności ekspresów. DeLonghi jest najpopularniejszym ekspresem według jakichś tam nawet badań takich niezależnych. Philips Saeco jest chyba drugi. Potem to się już tak w miarę równo rozkłada. Nivona, Melita, Siemens chyba jest trzeci, tak według mnie, ale to nie podpieram tego żadnymi danymi. Ja to mówiłem nawet chyba na ostatnim filmie, czy na którymś, że to, bo ludzie do mnie wchodzą i pytają, co ja polecam. No mówię, jeśli z dzbankami, to DeLonghi. No jak DeLonghi, tyle DeLonghi u pana stoi. No ale to statystyka. Ściągamy kopułę, czekajcie, bo dwie rzeczy naraz nie zrobię. Ściągnijmy tą kopułę, wy sobie tam piszcie. A ja sobie zawsze mogę tego czata przewinąć, słuchajcie. Muszę trochę hałasu zrobić. No i co? A, tu jest jeszcze ważna rzecz. Nie zapomnijcie wyciągnąć. Jedziemy z gościem. On ma tu takie zatrzaski, które trzeba wsadzić w śrubokręt, żeby one odskoczyły. Ten już wyszedł. A tego nie mogę trafić. O. Czapa zdjęta. Ekspres na kapsułki Boschta Simo. Interesujące filmy. Bardzo mi miło, dziękuję. Czapa zdjęta. Naszykowałem sobie, słuchajcie. Mówię, zrobię to tak, jak się powinno robić w rękawiczkach. Nie lubię. Nie lubię już. Nie lubię i nigdy nie polubię. Dlatego mam całe łapy poharatane, jak pewnie widać. Chętnie bym się zgłosił, ale mieszkam prawie 100 km od Pruszkowa. Spoko, ja 19. Powiem wam tak. Zawleczki strzelają, właśnie mi wystrzeliła, ale to zrobimy za jakiś czas przerwę. Na 5 minut to i poszukam, zresztą mam takie zawleczki. To musimy wyciągnąć. Wszystko się rozchodzi, to co teraz robię, o dostanie się do tego elementu. Czyli taki prosty wyciek, czystej wody zaznaczam, czystej wody. Najczęściej to jest czysta woda, no tam lekko przybrudzona, a tyle rozbierania, więc to ja to zawsze powtarzam swoim klientom, że czasami się wydaje, że usterka jest banalna, bo to często słyszę, że no, mamy taką kolejkę, a klient do mnie mówi, no ale wie pan, to taka drobnostka. To rzadko jest drobnostka, słuchajcie. A z tym schodzi. Mamy na wierzchu cały ten element grzałki z kanałem spustowym. Ściągamy ten wężyk, jak nam zejdzie. I odkręcamy. To sobie można, jeśli nie ma w tym wody, gdzieś tu przy młynku zaczepić. Tu jest taka długa śruba. Jak widzicie, kręcę i kręcę. Taki kawał śruby. I jeszcze mamy raz, dwa i na dole trzy. Ja chyba jeszcze mi pójdą wkrętarką. Zobaczycie, jaka tam będzie rzeźnia. Ta też pójdzie wkrętarką. Meglio, właśnie, meglio.
Nie wiem, MS Pietrak, o czym mówisz. Tak, Meglio to ten odtłuszczacz. No, do dostania w marketach normalnie. To nie jest jakaś chemia specjalistyczna, chociaż jest bardzo dobry. I została ta na samym dole. Ją wykręcę śrubokrętem, bo krętarką tu nie podejdę. Pozdrawiam Angelikę, co się nudzi w biurze. Angelikę. Marconi, dobre. Dobra, nadeszła. Chwila prawdy. Wszystko tutaj przeszkadzacze na boki. Jeszcze spojrzę, czy wszystko wykręcone. Można tu trochę podważyć, ale bez przesady. O, bo można połamać prowadnicę. No i w całej okazałości widzicie, co tu się dzieje. I ten wyciek tu na dół pojawia się, ponieważ DeLonghi sobie to tak wymyśliło, że czekajcie, bo mi zasłania czat. Ten element, tak jak macie tutaj ten ślad, wchodzi na ten plastik i to ma być szczelne. No, spierałbym się, że to będzie szczelne. Zresztą mamy tutaj przykład. Zobaczcie, co tu się dzieje. Szczoteczka. To wszystko jest osad. I to zdaje egzamin, słuchajcie, to zdaje egzamin, jak jest wszystko świeże, jak jest ekspres nowy, jak tu nie powłazi kamień, tu nie powłazi para, ale w momencie, jak tutaj wszędzie schnie ta woda, no bo wiadomo, jak ekspres nie pracuje, to ta woda tu wysycha, to wszystko porasta kamieniem i przestaje być szczelne. I leci wszystko pod ekspres i ktoś mówi, a tam parę kropelek. No tak, ale na drewnianym blacie, bracie, to już nie jest tak kolorowo. Zobaczcie, co tu będzie z tego wyłaziło. To jest jakby, ja wam to pokazuję na prostym DeLonghi Magnifica S, natomiast to jest ten kanał spustowy jest w każdym DeLonghi. Właśnie tak ze schowaną tą grzałką. No, czysto to tam nie jest, jak widać. Złapiesz mi na tą szczoteczkę? Zresztą, żeby nie być gołosłownym, tak tam jest. I to wszystko włazi między te dwa plastiki, no i siłą rzeczy rozszczelnia. No to w nowszych modelach tam jest papierowa uszczelka, z tego co pamiętam, ale ona niewiele pomaga, bo to też się rozłazi. Dobra, słuchajcie, ja to zapsikuję. Robimy 5 minut przerwy. Niech tu rozmięknie ta kawa. Wam puszczam planszę, zaraz wracam. Możecie pytać w tym czasie na czacie. Ja jak wrócę za chwilę, to wam podpowiadam. Zaraz jestem.
Melduję się. Obecny. Jesteście tam jeszcze? Co tam piszecie? Jakiś Marian to wymyślił. No, ma to sens, bo tędy DeLonghi na przykład jak ma tą grzałkę tutaj spieniacza automatycznego, to tędy spuszcza wodę, tędy odparowuje grzałkę, tylko no to powinno być uszczelnione, zresztą zaraz to uszczelnimy. Jeszcze nigdy do mnie nie wrócił ekspres po tym moim uszczelnieniu. Czy ja to robię dobrze, czy ja to robię źle? Historia oceni. No robię to tak, tak mi się sprawdza, zaraz zobaczycie jak, tylko tu będę musiał was za chwilę, znaczy dźwięk wyciszyć, bo ja tu będę trochę wichurą wariował. Chcę to jak najwięcej tutaj tego wyczyścić. Tak bez rozbryzgiwania po całym lokalu, ale tego tu jeszcze jest pełno, słuchajcie. Dobra, słuchajcie, przyciszę, żebyście nie słyszeli wichury. Patrzcie, co tu się będzie działo. Jestem w kropki czarne. Masakra, to jest po prostu. Znowu jakaś uszczelka, ale to wiemy co to za uszczelka. I tak pójdzie do wymiany. Czekajcie, ja tu. No widzicie, no zabawa z ekspresami to jest zabawa z brudem, zabawa z kawą. Co prawda to jest kawa, no wygląda to ohydnie, ale to tylko kawa. Stara co prawda, której ja już jestem chyba cały. Niech to trochę przeschnie i ja jeszcze to wytrę. Będzie szybciej schło. I będziemy to kleić. Silikonem, dokładnie. Czyścić młynek i jak to czym? Ekspres DeLonghi i drugie, czy z niego da się wysypać? Nie rozumiem pytania, Luke. Czy czyścić młynek, a jak to czym? Nie trzeba czyścić młynka. Jeśli już się upierasz, ale to... Te młynki się nie brudzą, no słuchaj, no można sobie go rozebrać. Był taki film na kanale, jak wpadło coś do młynka. Ja ci młynek mogę pokazać, młynek jest tu. Poczekaj, żeby tutaj nie narozrabiał. Wyczyszczenie młynka. Odkręcasz. Wyciągasz górne żarno. I całe czyszczenie młynka. Tutaj odkurzasz. Co muszę teraz zrobić? Bo mi nie wejdzie żarno, jak nie wyciągnę tej starej kawy. Te młynki nie wymagają, słuchaj, czyszczenia. No zobacz, jak on wygląda. Zobacz, jak on wygląda, ten młynek w ekspresie, który... Zobaczmy. 2012 rok, ma 11 lat. Ale jak wysypać wysypaną już kawę? Nie rozumiem. Wysypać wsypaną już kawę? No to musisz wziąć ekspres do góry kołami, no ale to nie proponuję. I całe czyszczenie młynka. Odkurzony. Wkładasz, aż ci wpadnie, zakręcasz. DeLonghi te młynki są bardzo fajne. O, jeszcze raz pokażę, bo nie było widać. Wyjęte żarno, odkurzony młynek. Wkładasz żarno. Zakręcasz. I to jest cała praca na młynku. Przemysł, to był przemyślany temat. Badanie rynku, czy tu są serwisy, czy nie ma, jacy tu są klienci, no to nie było tak hop-siup. No to decyzja o Pruszkowie była przemyślana. No. Ja generalnie w jakichś tam działalnościach uczestniczę od 20 lat już. Coś trochę o tym wiem, nie mówię, że jestem mądry, bo nie jestem, ale coś tam o tym wiem. Czekajcie, zaraz pogadamy, tylko... Zróbmy to, co zrobić należy. Czyli czerwona mazia. Tylko to musi być silikon. Ja mam akurat do 300 stopni. Spójrzcie.
Natomiast on musi być powyżej 100 stopni, bo tędy leci para. Maciej Bajuna, jak silikonem to zaciągniesz, to później będziesz w stanie to bardzo oderwać w przyszłości. To jest taki silikon, który tutaj w skrócie się nazywa uszczelka. To jest płynna uszczelka. Więc to bez problemu to wyciągniesz. To nie jest klej jako taki, tylko to jest guma w żelu, nazwijmy to. Która mi zresztą zaschła. Wyciągałem już, to się tak, jak potem jak to zaschnie, słuchajcie, to jak to wyciągniecie, to zostaje taka, jakbyście uszczelkę zrobili. Tutaj bez przesady, zaraz wam pokażę, tego nie ma być tu napaćkane, nie wiadomo ile. Wiem, ręce mi się trzęsą, bo bardzo mocno ściskam tą tubkę, bo ona jest zapchana. Wada silikonu, zasycha. Czerwony, żeby było widać, krwawy. Ładnie to wygląda, nie? Wirus nie da czyszczenia rady, bo w tym plastiku tu nie, ale w tym plastiku robią się wrzery. Próbowałem, będzie ciekło. Silikon to jest jedyne słuszne wyjście według mnie. Zresztą zastaję w ekspresach z innych serwisów też różnokolorowe silikony, no bo to jakby ciężko nie zauważyć, że ktoś tu był, prawda? No i słuchajcie co. Wkładamy. Wlazło. Oto i cała filozofia. Nie ma prawa nic się tu lać, bo tędy będzie sobie spływać. Tutaj powinien być taki element, który klient pewnie zgubił. Bardzo dużo osób to gubi, zaraz wam pokażę. Ja to nazywam pipek skapek, ale to jest ociekacz fachowo. On sobie tu wchodzi. To służy temu, że na przykład zrobiliście kawę, pokazało wam opróżni fusy, wyciągacie, tu jeszcze cały czas pokapuje woda. I to służy temu, żeby nie kapało na blat, tylko tutaj. Ja to klientowi dołożę, bo to jest 3 złote całe aż. No i co, słuchajcie. Przyjrzyjmy się. Nawet jeszcze tu rozświetlę, żebyście i wy widzieli w środku, jak trafię w guziczek w lampie. Zbliżamy. Tak to wygląda. Mam nadzieję, że to widać. Złap ostrość, proszę. O. Ładnie się ten silikon tam w środku rozprowadził. On jeszcze, dociągniemy go wkrętami. No i co? I przynajmniej ta część roboty zrobiona. Kręćmy. Skręćmy, zanęćmy, wkręćmy. Ta długa śruba zwana wkrętem. Teraz ten ekspres zostaje na noc, bez odpalania, bo musi się to, zaraz ci Arkadiusz odpowiem, musi się to ułożyć, ten silikon dobrze, żeby sobie złapał takie już właściwości gumy, zanim dostanie wody, więc poskładamy go tutaj do kupy, ale nie będziemy zakładać obudowy. No bo musi silikon zastygnąć. No. Powiem wam, nie jest to prosta rzecz patrzeć w monitor, który widzicie, o, widzicie tu siebie, mówić i skupiać się jeszcze na robocie. Nie jest to prosta rzecz. To się takie wydaje proste, jak ja oglądam jakichś tam streamerów, czy Szymona z Popsa, wielkiego elektronika, czy Daniela Rakowieckiego. Daniel akurat nie robi live'ów. Ciężkie to jest, słuchajcie, bo to giną wam myśli. No widzieliście, ja dzisiaj ten pierwszy ekspres, który robiłem, który wymieniałem to gniazdo całe z tym czujnikiem, robiłem trzecie dzisiaj. Powinienem mieć w głowie, gdzie te kabelki idą, ale się zamotałem. No i ja zawsze wyznaję zasadę, nie udawaj mądrego, tylko sprawdź sobie, bo to nie problem odwrotnie podpiąć i spalić ekspres. I to, słuchajcie. Klienta mało to obchodzi, to jest wasz koszt, no. To jest wasz koszt, wasz problem. A live się rządzi swoimi prawami i tutaj nie przypicujecie. Wszystko pójdzie w świat. Nowa uszczelka tu, jak już wkładamy. Wyłaź, cholero.
Miałem ci odpowiedzieć. Jakie największe druciarstwo zostałeś w ekspresie? O matko, mam całą listę. Nawet chcę wam kiedyś pokazać, bo mam gdzieś to druciarstwo odłożone, bo ten ekspres u mnie został. No właśnie, odfrunęła zawleczka, poczekajcie. Już jej chyba nie znajdziemy. Nieważne. Upalił, widziałem, Luke, widziałem to, ale to jakby, to jest taka zasada, słuchajcie. Dla mnie to, że Szymonowi spłonęła ta płyta, bo nic, w ogóle mnie to nie zaskoczyło. Tam się gówno burza pod tym filmem wielka wydarzyła, natomiast no takie rzeczy się zdarzają. No słuchajcie, jakby się ludzie nie mylili, to by nie było wypadków. Nikt by sobie nogi nigdy nie złamał, ani ręki, ani nie skręcił kostki, ani nie złamał paznokcia, no. No i co? No i upalił płytę i to jego problem, no. Jego koszt. Nie ma ludzi nieomylnych. Pamiętajcie o tym, bo mam wrażenie, że żyjemy w czasach pokolenia ludzi nieomylnych. Nie mówię oczywiście o wszystkich, ale jak będziesz siedział w domu, pierdział w przysłowiowy stołek, no to może się nie pomylić. Chyba, że wiesz, mokry pąk pójdzie. Natomiast jeśli się coś robi, to tyle razy, taki doświadczony, tyle razy robił i się pomylił. No kurna. A słyszeliście o rutynie? Remigiusz, pozdrowienia z Paryża. Byłem. Pozdrawiam. Parlez-vous français? Dobra, nie będę się wydurniał, bo to jest jedyne, co umiem powiedzieć po francusku. O ile w ogóle dobrze to mówię. Słuchajcie, ja teraz zaczynam pociągać nosem, bo wiecie, jak śmierdzi silikon takim kwasem, to ja ten zapach mam tu centralnie w twarz. Czekajcie, podsumuję, tylko skręcę, bo ja to skręcę do tego etapu. Podsumowując, nie mam akurat rozebranego innego DeLonghi. W każdym, ale to w każdym automacie DeLonghi dokładnie tak wygląda tutaj ta konstrukcja z tą grzałką. Dochodzi nam tutaj grzałka, czy taka w kształcie Enterprise ze Star Treka, czy taka podłużna jak w Siemensie. Tu nam dochodzi elektrozawór, jeśli jest automatyczne spienianie. Tu nam dochodzi elektrozawór. Nie ma tego manualnego systemu tutaj pary i wody, ale ten element jest tu zawsze. Jeśli parzycie kawę i odsuwacie ekspres i tu jest czysta woda, to leje wam się na bank z tego. Oczywiście po rozebraniu sprawdzacie, czy nie leje się z grzałki, bo czasami tu uszczelka puści, ale jeśli tu wszystko wygląda dobrze, bankowo wam się leje tędy woda. Bo ona zamiast lecieć tylko tym dzióbkiem, nie wiem, trzymam go jedną ręką, ona zamiast lecieć tym dzióbkiem tylko, to ona tam właśnie na tym tyle się rozszczelnia, spływa tu bokami, spływa do środka. Tak się to robi. Tak się to robi. Bardzo często to robię. To jest silikon, który kupiłem w zeszłym tygodniu. Zobaczcie, ile go zostało. Ja praktycznie jak tylko widzę, nawet jeżeli jeszcze nie leci, to często, gęsto to odkręcam, silikonuję to, żeby mieć święty spokój, bo to wiecie. Oddacie ekspres, nie wiem, na wymianę grzałki, na naprawę, na przegląd i klient do was po tygodniu dzwoni, że się tutaj woda pojawia. No po pierwsze, to jest trochę siara. No, bo to złośliwość rzeczy martwych, nie wiem czy wierzycie, jest taka, że u mnie się nie pojawi kropla wody, ale u klienta się za tydzień pojawi. Trochę siara, po drugie ten ekspres do was wraca, po trzecie znowu musicie go rozbierać. Lepiej jest te 5 śrubek odkręcić, tutaj grzałkę poluzować, jeśli jest, jeśli nie to ten zawór wody. Zrobić to, zapomnieć, mieć święty spokój. Żaden to koszt, poza czasem. Silikon taki, nie wiem. Dwie dychy kosztuje taka tubka. Ona na takich DeLonghi wam starczy, myślę, spokojnie z 6-7 sztuk. Większym problemem jest to, że to szybko zasycha, mimo że jest zakręcone. Marconi, jest taki fajny silikon neutralny, nie śmierdzi. No tak, ale czy on jest na wysoką temperaturę odporny, powyżej 100 stopni? Czekajcie, poczytam trochę teraz, bo wiecie co, ja sobie ten ekspres odsunę trochę, bo trochę sobie też zjadę niżej. Pogadajmy, porozmawiajmy. Słuchajcie, porozmawiajmy. O, no i to jest taka praca, no zobaczcie, czarne łapy. Dziwne, że się nie upierniczyłem w tym silikonie cały. Taka to robota. Pozdrowienia z Paryża, bo Spox na live upalił płytę, upalił. Neko Chang, to sprzętu nie uszkodzi, ten go nie ruszył. Dokładnie.
Raczej już to rutyna gubi. Rutyna strasznie gubi. Rutyna strasznie gubi. Słuchajcie, ja to zawsze powtarzam. Jak już wpadacie w autopilota, to trzeba sobie, nie wiem, wziąć inny ekspres. Miewam tak czasami, że męczy mnie jakiś ekspres. Umęczy mnie, upodli. Coś mi nie idzie, wiecie. Są takie dni, nie? Że no, czego się nie dotkniecie, to rozpierdzielicie. Wtedy sobie trzeba albo zmienić ekspres, albo iść, nie wiem, na Chińczyka, albo odetchnąć, albo porobić trochę biurowej pracy. No. Irytacja, bo ja bym do tej rutyny, o której piszesz, Luke, jeszcze dodał irytację, że jak wam wzrasta irytacja, na przykład walczycie, tak jak ja bym z tym walczył, tu mi nie poszło, tu mi odpadło, tu mi zginęło, tu mi wypadło. Idź na bok, weźmy sobie Philipsa Latego, który tu stoi. Zresztą ten klient, przez którego się spóźniłem, też odbierał Philipsa Latego. Mamy wtorek, 4 Philipsy Latego już mam na koncie. Także rutyna i irytacja gubi, gubi. Trzeba czasami po prostu zostawić temat, przespać się z tematem, wrócić do niego następnego dnia. Uwielbiam ten zapach Maciej Bajurny silikonu. Okej, okay. To co kto lubi. RK88, to są cwaniaki, co umieją tylko komentować, a nic sami nie potrafią zrobić. W dużej mierze tak jest. W dużej mierze tak jest, że siedzisz, nic nie robisz, ale jesteś najmądrzejszy. Dzisiaj tam kolega z Discorda napisał, że on sobie często takie filmy jak moje ogląda, nie odzywa się, bo nie ma nic do powiedzenia, bo się na tym nie zna. I to jest, ja napisałem tam na tym naszym forum Discordowym, że to jest nasz znak czasów. Coraz mniej jest ludzi, którzy jak nie mają nic do powiedzenia, to milczą. Teraz jest tak, że każdy się musi wypowiedzieć. Nieważne, czy będzie gadał mądrze, czy nie mądrze. Musi się wypowiedzieć. I dobrze, no takie jego prawo, tylko to. Każdy to odbiera, jak odbiera. Anonim. Dokładnie, rutyna zabija. Na przykład wyjeżdżając z placu można spowodować wypadek. Trzeba uważać. Dokładnie tak. Niech pierwszy rzuci kamieniem, kto nie cofnął w coś. W kogoś na szczęście nie, ale w murek. Bo 15 minut temu w tylnej szybie było pusto, tak? Artur Kuk, pokazywanie swoich błędów to też oznaka profesjonalizmu. Ostrzega innych przed ich popełnianiem. Ja wyznaję tą zasadę, którą dokładnie wyznaje Spox, czyli Szymon. Że trzeba też pokazywać, że w serwisie coś nie idzie. Do dziś dnia tam jest taki film, jak rozbierałem zaparzacz w Jurze i źle do tego podszedłem, nie pomyślałem właśnie. Dziś byłem myślami indziej i ułamałem bok obudowy. Nic się nie stało, bo założyłem drugi, mam te boki. Mówię o samym aparacie zaparzającym. Jeszcze do dziś trafiają się tam komentarze. Nie umiesz, Gamoniu! Co ty masz za pojęcie? No nie umiem, no. Po prostu nie pomyślałem. Zdarza się. Pękło, założyłem drugie. Działa do dziś. Przemson, dużo masz obecnie ekspresów na serwisie? 50? 40? Nie liczę. Nie chcę się dołować. Co jest takiego w Philips dlatego, że jest tak popularny? Czy tylko marketing? Bardzo ładny ekspres. Bardzo ładny ekspres. Zaraz, słuchajcie, zabierzmy. Tylko może jakby tu tak trochę skompletuję. Czekajcie. Żeby mi się tutaj nie pogubiła połowa części. O właśnie. O. Skręcał go na razie nie będę. To jest od niego. To jest od niego. To jest od niego. Śrubki są od niego. Poczekajcie, pozbieram to do kupy, żebyście tu tego burdello bombom nie widzieli. To jest wlepka od niego. To jest przewód od niego. I on się suszy do jutra. Żeby nie być gołosłownym, nieplanowany, stały bywalec serwisu, nie tylko podejrzewam mojego. W pełnej krasie, co prawda to jest ten jeden z niższych modeli. Philips Latego, mili państwo. Tak, jestem sam, RK88. Wszystko idzie przez moje łapy, spracowane, brudne. Zaraz sobie je pójdę umyć. Ładny jest, słuchaj, no nawiązuje do Arkadiusz. Bardzo ładny ekspres. No ten jest brudny, ale jakbyśmy mu tutaj zrobili taki...
lekki tuning wizualny moimi brudnymi łapami. Nabłyszczyli gnojka. No to zobacz, no to ma porysowany ten panel, ale to normalka. Bardzo ładny ekspres. Powiem wam tak, mało tego, że ładny. Mając go tak rozebranego, czyli mamy zdjętą górę, zdjęty lewy bok i zdjęty tył, mamy dostęp do wszystkiego, więc on jest też service friendly. Kupiłem ostatnio Bosch TCA6301, wystarczyło odkamienić, już sprawny. Był dla zasady, kupiłem u ciebie zestaw. Uszczelek do zaparzenia. U mnie kupiłeś zestaw uszczelek do zaparzacza? Niemożliwe, ja nie sprzedaję części. Wymienić coś jeszcze, jak miał ponad 10 cm zrobić, pomimo tego, że wszystko funkcjonuje prawidłowo, ale TCA6301 to który to jest Bosch? Poczekaj. Matko, grad pada. TCA6301. Armagedon. Słuchajcie, bo ja mam internet bezprzewodowy, więc gdybym zniknął, bo u mnie po prostu ściana deszczu, no to się nie zdziwcie. Bo jest Armagedon. TCA6301 powiadasz. Grafika. No to ten jeszcze chyba taki jak Nivona trochę skonstruowany, dobrze kojarzę, ten TCA6301. No Arkadiusz, zapytaj jeszcze raz, to ci jeszcze raz odpowiem, bo nie będę cofał czata, bo zginę tutaj. Kolbowych nie serwisuję, serwisowałem kiedyś kolbowe gastronomiczne, natomiast kolbowych nie serwisuję z prostego względu. Większość osób, jeśli w ogóle do mnie trafi z kolbowym ekspresem, to przychodzą z takimi kolbówkami prostymi do 500 zł. Słuchajcie, tu nie ma miejsca na serwis. Tu nie ma miejsca na serwis, bo praca, czy przy kolbowym ekspresie, czy przy kapsułkowym, czy przy takim, czy przy gastronomicznym, zajmuje czas, a czas kosztuje tyle samo. Patrzcie, co się dzieje, słuchajcie. Nie widać świata z deszczu. Lubbe, a który ekspres najciężej pracuje? Ale co to jest, a propos czego jest to pytanie, który ekspres najciężej pracuje? Nie rozumiem. Siema, Paweł Ostrówka, witam, witam. RK88, no na grupie mamy na Facebooku fajnych tutaj paru kolegów, którzy ogarniają i widać, że jest chęć, jest wiedza większa, mniejsza, ale to słuchajcie, wiedzy można się nauczyć, praktyki można nabrać. Tylko wszyscy ci, którzy tam, nawet mówiłem, wpadaj, ponaprawiamy razem 500 km, 300 km, 700 km. Siema Optus. Zdrowie już lepiej, ale teraz mi śmierdzi silikonem. Słuchajcie, 3 minuty przerwy, która jest godzina? 5. No to jeszcze możemy chwilę posiedzieć, mogę wam coś opowiedzieć o tym dlatego, bo tu jest o czym opowiadać. On już jest naprawiony. Powiem wam, co było robione, bo nawet gdzieś tu części do niego leżą. Tylko dajcie mi chwilę, pójdę się umyć, bo cały się upieprzę od tych moich brudnych rąk. Za sekundę jestem.
Mam was. Przyłapałem was. Widziałem, oczywiście tip przyszedł jak Spox 2, o, ktoś się o rzeźnika pytał, zobaczył w tytule live'a rzeźnik i przyciągnęło. Siema Janusz, siema Krzysztof, ile ten stream będzie online? Myślę, że tak do 5:30, bo muszę jechać na mój stream Sony, który oglądam. Co tam piszecie? Czy czyszczenie takiego ekspresu jest trudno, bo majsterkowacz potrafi, chodzi o podobnego Filipa? Czyścisz wężyki, czyścisz przepływomierz. Sprawdzasz wysypkę. O Philipsie to już było dużo. Ten słynny element odłamuje się w tych ekspresach. I słuchajcie, tu jest oryginał. Nie wiem, czy to będziecie widzieć, bo ja zwróciłem dzisiaj na to uwagę, bo myśmy się zastanawiali na grupie, na Facebooku. Czemu to się ułamuje? Zobaczcie. Ja jak zakładam... Widać to, że ona chodzi? Jak zakładam nową, no nie mam akurat, ostatnią dzisiaj zużyłem, bo tak jak mówię, czwarty Philips dlatego w tym tygodniu. One tak nie latają. Może to jest to, no cały czas, ja się cały czas zastanawiam, co powoduje to, że ona się odłamuje i ta kawa rozprowadza się w ekspresie. To tak już, jak już było na filmie, to jest bolączka tych ekspresów, bardzo duża bolączka tych ekspresów, ten elektrozawór. Jak chcecie się dostać do napędu, jedna, druga śrubka, ściągacie kopułę napędu, macie koła napędowe na wierzchu. No fajnie jest ten ekspres serwisowo skonstruowany, tylko te elementy, ta złączka pęka. Pompa to ulka, jak we wszystkich większości ekspresów. Jest taka teoria, nie wiem, powiedzcie co sądzicie, to już od paru osób słyszałem, że urządzenia wyprodukowane w trakcie COVID-u miały bardzo słabą kontrolę jakości, a części były brane tam, gdzie były. Czyli nie na zasadzie u stałego dostawcy, tylko no nie mamy elektrozaworów u stałego dostawcy, ale tamten Chińczyk produkuje, to weźmiemy od niego. To jest oczywiście tylko teoria, no ale może coś w tym jest. Tu w tym ekspresie, jak znajdę, pokażę wam. Jak znajdę oczywiście, a to może być problem. O, tu mam od niego części, zobaczcie. Jestem posiadaczem LaTeGo EP5444. Sprzęt bardzo ładny, wizualnie kawę robi, ok, ale na tej chwili nic się nie dzieje, tfu tfu. No i oby służył jak najdłużej. Zobaczcie, ten ekspres jest młody. Dosyć młody, dosyć bardzo młody. Na pompie jest data. Poproszę ostrość. Na pompie jest data. 1 marca 2021. Na młynku, bo też macie datę produkcji na młynku. Można sobie spojrzeć. Będzie to widać. Zaraz się dowiemy. Jadziem w dół. O, ta naklejka tutaj pod moim palcem z czerwoną kropką. Tam mieliśmy 1 marca 2021. A tu mamy... No macie to do góry nogami. 13 tydzień 2021 roku. No to tak by było. Czyli ten ekspres ma 2 lata i 3 miesiące, max. To jest jego zawór wody. Już wymieniony, to jest stary. Halo. Panie prezesie. Halo. O, mieliśmy to przez chwilę. Lumix, proszę cię. Widzicie, jak on wygląda? No raczej się tulało, nie? Ja go nawet już nie próbowałem ratować. Bo on już ma wżery, to już jest nie do zdrapania. No i to była główna bolączka. Został odkamieniony. Jeszcze muszę wymęczyć ten górny zawór. Właśnie, czy on nie przepuszcza. No i tyle, wyczyścić wężyki. Gdzieś na grupach branżowych mówiono mi, że często elektronika w tych ekspresach pada. Nie raz padła, ale to widzieliście pewnie shorta, tam gdzieś robaczek w las. Łapki w górę, łapki w górę, łapki w górę. RK88, ja walczę z krupsami, bo znajomi go mają. Ja krupsów nie naprawiam. O, słońce wyszło, słuchajcie, ale kalejdoskop pogoda. Ja krupsów nie naprawiam, bo ja krupsy naprawiałem. Bardzo dużo nerwów mnie to kosztowało, bo jedno się naprawiało, drugie się psuło. I tak jak ktoś to chyba na ostatnim live'ie nawet powiedział, czy gdzieś w komentarzach,
naprawiając jednego Krupsa, w tym czasie naprawić trzy inne ekspresy, a Krups i tak do ciebie jak bumerang wróci, więc odpuściłem temat. Po prostu odpuściłem temat. Paweł Ostrówka. Pytanie do Pawła było, jak tam przygotowania do live'a. Słabo, czekam do końca miesiąca, zobaczmy jaki był miesiąc i zamawiam aparat. Dodatkowo do zakupienia kolejna karta przechwytująca, bo brak HDMI, coś do oświetlenia. Powiem ci, Paweł, nie wiem ile tam masz z tym doświadczenia, ale ja nadal jeszcze światła nie mam. No to jest lampa, która jest dla mnie do pracy. Ona naprawdę daje dobre światło, ale no widzicie, ja teraz się świecę, księżyc w pełni. Tu u góry nie widzicie, nie będę teraz przekręcał. Ja zresztą pokażę wam. Tu u góry mam świetluwę taką wielką, LEDową, która mi tu oświetla, generalnie daje takie światło, żeby było widno, bo ja jestem w połowie, jakby okna mam na wysokości klatki piersiowej, wielkie okna, ale to jest taka półsuterena. No jest wydatków, słuchajcie, jest wydatków z tym związanych, w ogóle widzę, że krzywo coś tu, panie. No ale zajawka jest fajna, YouTube to jest fajna zajawka, można się podzielić tą wiedzą. Paweł, ogłoszenia parafialne? Powtórzę. Ogłoszenia parafialne, właśnie, bo to mówiłem na początku. Ogłoszenia parafialne są takie. Bardzo dużo, powtórzę to, ale szybko. Bardzo dużo maili. W poniedziałek miałem 40 parę. Mam od was pod tytułem. Jaki ekspres kupić? Mam 3000. Co sądzisz o Siemensie? Co sądzisz o DeLonghi? Co sądzisz o tym? Co sądzisz o tamtym? Mam za mokre fusy, mam za dużo wody. Ja to teraz tak wymieniam, nie odbierzcie tego źle. Natomiast ja nie jestem w stanie wam na to wszystko odpisać. I wszystkie takie pytania kierujcie na grupę na Facebooku, do której macie przypięty komentarz i jeszcze raz wam tutaj wkleję. Tam i ja odpowiadam, i chłopaki, których mamy na grupie, już jest tam chyba ze 230 osób i naprawdę ten odzew jest, bo ja czasami jestem wyjęty, nie mam czasu, wchodzę, a tam jest, wiecie, po 10 komentarzy, więc mają ludzie frajdę z dzielenia się wiedzą, ja też mam z tego frajdę. A jak do mnie piszecie maila, to po pierwsze, ja nie mam czasu na to wszystko odpisywać. Nawet jak znajdę ten czas, to będziecie czekać na tą odpowiedź po parę dni. Więc ustaliłem takie zasady, że na maila serwisowego, którego macie w opisie filmu, biuro@coffeedoctor.pl, piszcie w sprawie serwisu. Jeśli chcecie jakieś szacunkowe koszty poznać, chociaż to też powtarzam, szacunkowe koszty, wy opisujecie objawy, ja nie jestem w stanie niejednokrotnie w ogóle nawet może gdzieś tam szukać kierunku, ale tak jak mieliście przypadek Siemensa z soboty. Podejrzany był zawór ceramiczny, klient sobie wymienił zawór ceramiczny, przysłał do mnie ekspres, się poddał, bo objaw był ten sam. Mariusz, dziękuję. 8 zł, dziękuję. Klient się poddał, problemem był zawór bezpieczeństwa, który kosztuje 80 zł i on się po prostu otworzył i już nie domknął. No więc ja wam mogę, jak zadzwonicie do mnie, panie Bartku, Bartku, Siemens mi puszcza całą wodę w tace. No to widełki są od 100 do 1000. No więc co wam taka informacja da? Więc mail jest do spraw serwisowych, grupa na Facebooku do porad. Ja tam się bardzo często też udzielam. Będę wam albo odpisywał, zapraszam na grupę, albo w ogóle na takie maile nie będę odpisywał, bo słuchajcie, no ja siedzę przy ekspresach, do maili siadam rano, do maili siadam pod koniec dnia, albo i w ogóle już pod koniec dnia nie siadam. To takie są te ogłoszenia parafialne, że miejcie na uwadze, że was już jest w tej chwili na kanale 2800 subskrybentów, a 70% nie subskrybuje, więc jest was więcej. No nie ogarnę tego sam, to nie wynika z mojej niechęci, ja po prostu się nie rozerwę. Jak ta żaba w lesie. Powiedzieć wam suchara? Lew przyszedł w lesie i zebrał wszystkie zwierzęta i mówi, po lewej niech staną mądre, a po prawej piękne. A żaba na środku, te cię się nie rozerwę. Nie mam sucharu, bo bym zagryzł. Więc Paweł, tak, już teraz były powtórzone ogłoszenia parafialne. W tym ekspresie, ile było zrobionych kaw? No nie zobaczysz, bo on nie ma wyświetlacza. Więc na czym mielibyśmy zobaczyć? A czy on ma złącze serwisowe? Podejrzewam, że ma, jak większość. Poszukajmy. Tu jest taśma do ekranu. Ja nie widzę. Ale musi jakieś mieć, bo słuchajcie, w tych ekspresach, wiem to z autoryzowanego serwisu Saeco, Philips, parowany jest ekran z płytą z tyłu, więc jeśli tu nie ma, to jakieś złącze serwisowe być może... A, tu jest jakieś... UTX, URX, ground i plus 5V. Może tu coś jest, widzicie? Mogę gadać głupoty, ja jestem tylko elektronikiem z wykształcenia, ale nie pracowałem w zawodzie, mówię o tym. Może to jest jakieś testowe, może gdzieś jest gniazdko w panelu, nie wiem.
Nie badam tego, bo i tak jako serwis niezależny nie mam dostępu do takich rzeczy jak oprogramowanie serwisowe. Psychofan, do jakich modeli nie przyjmujesz do serwisu? Masz jakąś czarną listę modeli? Żadnych marketówek typu ekspresy Lidla, Silvercresty czy jakieś inne, czy ekspresy biedronkowe. Nie przyjmuję kolbówek. Krupsów to wiecie chyba wszyscy, że nie przyjmuję. Siemensów z tym nowym zaparzaczem staram się nie przyjmować, ale ich jest bardzo mało. Znaczy nie przyjmuję ich na usterki związane z tym zaparzaczem, bo to jest głównie wina tego zaparzacza. Czy jakiś jeszcze? Miele nie przyjmuję, nie znam. To w dużej mierze też wiecie, wynika z tego, że na przykład ekspres Miele, ja przez 4,5 roku jak jestem tu w lokalu w Pruszkowie, dwa razy do mnie ktoś z tym ekspresem trafił. I ja po prostu go nie znam, nie chcę go poznawać, bo wyznaję zasadę, że nie dotykam się rzeczy, których nie znam. Paweł Ostrówka, Coffee Doctor, już jakiś czas na YouTube. Wiem, ja Cię czasami oglądam, ale jak znajdę czas, czyli tradycyjnie każdy, kto robi w serwisie, nie mam tego czasu. Gratuluję, 15K widzów. Co do oświetlenia, dalej mam tylko jedną lampę. No właśnie, ja oglądałem te lampy Elgato, byłem też u Spoxa. Fajną robotę robią te lampy, ale słuchajcie, to takie chore pieniądze koszty. Znaczy chore, no 700 zł lampa taka porządniejsza, ale one robią mi punktowe światło i na twarz, no bo to widzicie. Jak ja zapalę to wszystko jest po prostu słońce. No i co? No i będę kręcił ISO, no trochę bez sensu, tak? Mogę sobie teraz przykręcić ISO, ale to tak, widzicie? Część się stanie ciemna, a tu jest widno jak cholera, a teraz jak zgaszę, to się znowu robi ciemno. A kto im to RK88, ty o Krupsie, a kto im to ogarnia, jak nikt nie chce, a ja za to lubię sobie pogrzebać, naprawiam. Nie no, są serwisy, które naprawiają Krupsa, przede wszystkim autoryzowany Krupsa. Jest jakiś na Woli w Warszawie, chłopaki naprawiają Krupsa. Ja nie mówię, że to wiecie, no to... To działa tak. Ja zauważyłem taką regularność. Powstaje nowy serwis. Coraz mniej tych serwisów powstaje, więcej się zamyka, ale to już nie wchodźmy na tematy wiadomo jakie. Kosztów pracy, kosztów prowadzenia działalności w tym kraju, bo to szkoda sobie nerwów szarpać. Jak się otwiera nowy serwis, ja też naprawiałem Krupsy, jak otworzyłem serwis swój. Trzeba łapać klientów, trzeba wyrabiać opinie. Natomiast w momencie, kiedy tych ekspresów, wszelakich, normalnie naprawiających się, robi się dużo, no to trzeba przeprowadzić jakąś selekcję. Słuchajcie, nie da się robić wszystkiego. Ja przeprowadziłem taką selekcję, że to też nie było spowodowane, że ja nagle się obraziłem na Krupsy, tylko to było spowodowane zachowaniem klientów, ich nerwami, które ja po części rozumiem, ale oni wyżywali się na mnie. Bo w Krupsie jest tak, że wymieniacie na przykład blok kotła, ten cały element. Ja nie naprawiam Krupsów już ponad 3 lata, ale macie tą windę ciśnieniowo pompowaną, wymieniacie ją na nową, ona dostaje ciśnienia. Za chwilę pada ten taki, ja to nazywałem dystrybutor wody, dwa takie kręciołki. No i co? Klient płaci 500 powiedzmy. Dużo było tych Krupsa ekspresów po 1200 zł. Klient płaci 500, za tydzień wraca, panie, on znowu nie działa. A ja mówię 400 czy 300. No to się robi 800 przy ekspresie za 1200. I robi się nerwowa, robiła się nerwowa. Klient nerwiony, bo wydał 500 i co, teraz ma wyrzucić ten ekspres? No więc wyda następne 300. No ale to jest 3/4 wartości ekspresu. Ma do mnie pretensje, a ja no co mam zrobić? Mam sobie wyjąć tą część, która już jest częścią używaną? Czy mam mu, nie wiem, tą drugą część dać za darmo? No to były takie głupie sytuacje i ja po prostu stwierdziłem, że dla świętego spokoju odpuszczam Krupsy. Taka to była zabawa. To słuchajcie, to takie czasami awantury były, że no po co mi to? A propos serwisu, taki podobny Philips używam 3 lata i nic go nie boli. Działa jak nowy, ale domyślam się, że tam, gdzie nie widzę, może być brudno. To za takie czyszczenie ile trzeba przygotować cebulionu? Ale tu wszystko widzisz, słuchaj, Larysa.pl. Tu wszystko widzisz, bo jedyne co, tu może być piekło, jeśli pękła ta wysypka. No gdzieś tu, słuchajcie, poczekajcie, bo klient odbierał i ja nie wiem, co ja z tym zrobiłem. Żeby was nie skłamać, o. Dopiero właśnie ten klient, przez którego czekaliście na mnie, przez którego się spóźniłem, no to tu walnąłem do kosza. A to jest dokładnie ten element, spójrzcie, o. Ten element, który teraz tutaj tak pięknie wystaje u góry, to jest ten element.
No tylko widać, że on jest odłamany. Czekajcie, jak wam to pokazać. Ten to nawet chyba nie jest odłamany, tylko zeskoczył. A, tu jest pęknięty. To generalnie odpada. I to z racji tego, że tam jest mało miejsca, nadal sobie tutaj tak siedzi. Tylko już tu się robi szpara w młynku. I ta kawa jakby 2/3 leci tu i do zaparzacza, a reszta rozprowadza się w środku. I to robi problem, bo wszystko jest tu w kawie. No jak sobie obejrzycie filmy moje tam z Latego, no to ci, co widzieli, to wiedzą, o czym mówię. A wiesz co? Dzięki, Paweł. Ja mam bez bajerów Quadra Light Tealet 400. Aż sobie zapiszę. Nawet sobie tu położyłem długopis, żeby sobie takie rady zapisywać. Quadra Light Tealet 400. Wiesz, że ja nienawidzę czołówek. Ja w ogóle nienawidzę, jak mam coś na czole. Na głowie. Ale gro, oderwałeś się od Final Fantasy, żeby zajrzeć, co robię. Teraz to już tylko sobie tu pogadanki robimy, bo 5 godzina, a ja muszę jeszcze dojechać do domu, żeby na stream Sony PlayStation zdążyć. No przecie. W ogóle wam polecam, zaraz wam tu dam link. Streamy Sony PlayStation, ci, którzy nie znają, bo tutaj Allegro i Vision to są ludzie wtajemniczeni. YouTube. Mam nadzieję, że nie popsuję streama. Tak, włącz dźwięk, posłuchajcie. Jestem nieogarnięty, to po prostu ręce opadają. Jak się udostępnia kanał? O! Jak nie byliście, dzisiaj o 18 jest stream, dobrze kojarzę, wtorek, tak? Fajny prowadzący, Szymon. Pożo, przyjemnie się ogląda. Zajrzyjcie sobie, kto nie zaglądał. RK88, tak, masz rację, ja hobbystycznie. Zespół kotła to wymieniam uszczelki za 15 zł i znów rok spokoju, plus zazwyczaj uszczelkę baristy. Ale to wymieniasz uszczelki na tym tłoku? O te ci chodzi, dwie czarne? Dla serwisu to jest dramat, no. Hobbystycznie można sobie dłubać. Pamiętaj, że my musimy dawać gwarancję. Musimy, no chcemy dawać gwarancję, bo to jest część ceny usługi. Krzysiek, kurwa, kiedy mogę wysłać snopowiązałkę do naprawy? Spox 2! Wyciągnij słomę z butów, wrzuć do snopowiązałki i przysyłaj. Ej, rzeźnik! No ba, zapraszamy. No widać od razu. Uderz w stół PlayStation, to się wiara PlayStation odezwie. Witam, Karol Kostera. Witam, witam. Dobra, słuchajcie, zabieram tego laczka. Ja takie nazywam, Laczek Go. Chociaż on tu ładne tło robi. To niech się może jeszcze prezentuje. Powiedzcie, jakie byście ekspresy chcieli na filmach? Bo już trochę tego było. Co byście chcieli na filmach jeszcze pooglądać? A, w całym siłowniku. No to jest rzeźba. Ręce opadywują, doktor? Opadywują. Mnie to już dzisiaj parę razy opadywały. Położę tu, żeby było widać. A może tu, gdyby taka była prezentacja, jak wygląda zawór w dwuletnim ekspresie, zawór wody. Tak, żeby się ładnie tutaj, nie, tu chyba jednak lepiej się prezentował. Jakoś go tu wyeksponujmy. O. Leży grzecznie. A, poczekajcie, będzie. Będzie, to tak a propos. Dajcie mi chwilę. Dajcie mi chwilę. To a propos komentarza. Może Jurek jakąś świeższą, Maciej Bajurny. Wrzucę was na chwilę na... Jeszcze chwila. Wrzucę was na zaraz, wracam, idę ją znajdę, bo mam w kolejce właśnie taką świeżutką Jurę.
Jestem, znalazłem w gąszczu. Proszę, będzie tylko kiedy ona była przywieziona jakoś świeżo. 20 czerwca, więc to będzie w lipcu już. Film z tego ekspresu, ale będzie na pewno, bo to się nie trafia jakoś bardzo często. Troszkę zaniedbany, ale te jury coraz świeższe trafiają się. Ona ma błąd 8. Ona ma błąd 8. Nie ma Vision muzyczki, nie zdążyłem tego ogarnąć. Ale masz rację. Taka... Dino kurczaki, nie? Dino kurczaki by się przydały. Dzięki Allegro. No, staram się ulepszać to z dnia na dzień. Dobra, co wyście tu pisali? Niech ja się wrócę. Maciej Bajurny, świeższą jurę, proszę. 2,5 roku. Pół roku po gwarancji. Miele. Nie, miele, nie miele. Ja nie miele, miele. Miele nie naprawiam. E na 8. No to jest, dokładnie. Spoks 2, idź prasuj skarpety, pozdrawiam. Spoks, idź ten. Idź piaskarką piaskować. Ekspres od kamień, bo co 20 kaw trzeba odkamieniać. Bosch i Siemens swego czasu bardzo bliźniacze modele robiły i moim zdaniem jedne z bardziej niezawodnych, nie licząc winy użytkownika. Bosch i Siemens to generalnie są bliźniacze modele, natomiast Siemensy teraz EQ6, niezłe ekspresy, ale ja je nazywam brudasami, bo one brudzą bardzo tą kawą. Będzie drogo, już widać, a po czym Vision widać, że będzie drogo? To. Dzień dobry, zastałem Jolkę, wpadajcie na grupę, jest fajnie. Dokładnie, wpadajcie na grupę, macie przypięty link. Dzięki to. To też jeden z najczynniejszych uczestników naszej grupy na Facebooku. Sławomir. Zastanawiam się, czym się różnią starsze ekspresy z dwoma gałkami i małym wyświetlaczem od tych z kolorowym, dużym i dotykowym w jakości kawy. Niczym. Kompletnie niczym. Tu jest ten sam w tej, że jest... Ja mam Ene Micro 9 chyba. 14 czy 13-letnią. Ona jest bardzo podobna, tylko nie ma do tego flakonu na tulipany, tylko zbiornik wody jest z tyłu. No oczywiście wygląda trochę starzej. Wyświetlaczyk ma taki malutki tu u góry. Tu ma u góry też przyciski do 4 rodzajów kawy. Mała, espresso, czarna, cappuccino, latte. Cała reszta wygląda identycznie. Cappuccinator mam trochę inaczej wkładany, ale on się niczym nie różni praktycznie. No tylko moja ma 14 lat i chyba jak miała 9 lat, bo ja ją w ogóle przechwyciłem. Pokleiłem tam silnik popękany poksipolem, no bo taką rzeźbę dla siebie mogę robić. I działa do dziś i robi dobrą kawę. Młynek mi się teraz kończy, no ale to jest naturalne zużycie, słuchajcie. Wczoraj czy dzisiaj odbierał klient, czy ona jeszcze stoi? Nie, dzisiaj odbierał klient Jurek, która była z 2003 roku. Znowu F50 bodajże. Pęk silnik, wymieniliśmy silnik, zrobiliśmy kompletny przegląd i słuchajcie, tam nic nie było wymieniane, tam był przepływomierz fabryczny, bo na przepływomierzu macie datę, pompa z 2003 roku, no inne były te części, bo to jest wszystko plastik, ale takie znamienne jest, nie będę teraz tutaj targał drugiej, ale na starych jurach jest znaczek Szwajcarii na znaczku jury i tu i słuchajcie z tyłu, w tych nowych jurach już tego znaczka Szwajcarii nie ma, tej flagi. Tego takiego charakterystycznego krzyżyka. Z czego to wynika? Tego nie wiem. Może wy wiecie. Co tam piszecie? Więc odpowiadając Sławomir na twoje pytanie, moja jura robi identyczną kawę jak ta. Może tam się jakaś technologia w młynku zmieniła. Rzeczywiście te nowe młynki, te tam od paru lat młynki w jurach są szybkie. One naprawdę tej kawy potrafią w 3 sekundy namielić. No ale czy to jest aż tak ważne, czy ta kawa się mieli 3 sekundy, czy 5 sekund, czy aż tak nam się śpieszy? Wielki elektronik. Zastanawiam się, czym się różni Krzysiek od Bartka. Tym samym, czym się różni Mieciu od Szymona. Jak tam, odkamieniłeś ten ekspres w końcu? Anonim. Jakiej firmy polecasz środki czyszczące i odkamieniacze do ekspresu? Nie znam. Najbezpieczniej jest używać fabrycznych, znaczy przez danego producenta ekspresu polecanych. One są drogie, one są przepłacane. No ja tak jak pokazywałem, pokażę wam jeszcze raz. Czekajcie, bo gdzieś mam chyba całe pudełko tych tabletek. O! Tabletki czyszczące. Ja używam takich. Kupicie je w nord.pl, napiszę wam. Ja je tam kupuję. Teraz mi się przypomniało.
No to jest takie cudo. BND, niemieckie. Reinigungstabletten für Kaffeemaschinen, mein Freund. Jest tu jakaś naklejka polska, a tu macie, o, jakbyście szukali w Norcie, to możecie spróbować po tym kodzie. Tutaj jest 90-122, tabletki czyszczące do ekspresu do kawy 100 sztuk. To kosztuje w ogóle 30 coś złotych netto. I to są, powiem wam, takie landary, zobaczcie. I to mi się sprawdza, ja ich używam od bardzo długiego czasu. Teraz jest za duże ISO, czekajcie, zmniejszę, bo one są jeszcze jak stara aspiryna, dziabanki na pół. Nie w tę stronę, panie. O, widzicie? Teraz widać. Można je na pół łamać, ale lepiej wrzucać całe. Tylko one musicie sobie tam odpowiednio, bo na przykład do krupsa nie wpadnie wam taka tabletka, jest za duża, więc trzeba ją złamać na pół. Co tam piszecie dalej? Czytamy. Siema wszystkim, Drift King, siema. W DeLonghi Magnifica ile kaw było zrobionych? Jak zobaczyć? No jeśli jest w menu licznik, no to trzeba wejść w menu i sprawdzić w liczniku. Ja nie mam w głowie, jak się sprawdza te liczniki, bo ja mam zasadę, nie patrzę na liczniki w ekspresach. Nie interesuje mnie to. Ja patrzę na to, co jest w ekspresie, jak on działa, jak on mieli, jak on robi kawę, jak wyglądają fusy. Nie interesują mnie liczniki. Prosicie często, żebym podawał te liczniki, ale ja oczywiście zapominam. No ale będę się starał, muszę sobie tu taką kartkę, przypominajkę zrobić. No i będę się starał na to zwracać uwagę, żeby wam to mówić, bo jeśli was to ciekawi, to też nie stanowi problemu. No słuchajcie, w ogóle włączmy tą Miurę. Zobaczmy, co ona nam powie. Bo jak znam życie, błąd 8 teraz nie wystąpi. Co on taki ciemny ten ekran ma? A, to ja tak pod kątem widzę. Pewnie muszę iść po wodę. Napełnij zbiornik wody. Dajcie mi sekundę. Słuchajcie, wiem, jest chaos w tych moich live'ach, ale no, uczę się, dzięki wam. Działa! Burczy! Ja jeszcze sprawdzę. Błąd 8 plus problem z przepływem wody. Takie są zeznania. Ona się nagrzewa, więc niech się nagrzewa. Tak, ta rurka jest do spieniania mleka, Vision. No, zapchana jest, ja już słyszę. O, patrzcie, co tu się dzieje na ekranie. Widzicie? Nie idzie. Coś się zapchało. I strasznie ciężko chodzi blok, wy tego pewnie nie słyszycie, ale ja słyszę, jak on ciężko chodzi. No i co? System jest napełniany. Wiecie, to też wyjmiemy zaraz filtr, bo ja obstawiam, że to jest problem filtra. Ale jeszcze mu dajmy szansę. Chociaż niby bez... Teraz się niby napełnił. To ja poczytam, niech on się tu męczy. No nie idzie ta woda. Jura, nie możesz mieć flagi w logo, bo nie wszystkie jego elementy są robione w Szwajcarii. Bo większość elementów jest robiona w Chinach. Bajurny. Moja 8 ma 3 lata i zbieram siły, żeby ją w końcu zrobić pełny przegląd, bo ponoć jej się należy po takim czasie. No 3 lata tak, od nowości 3 lata to jest najlepszy moment na przegląd Jury. Takie jest prawo Nerux 91. No właśnie, coś takiego, że po prostu flaga Szwajcarii była, jak ona była w pełni, czy tam w 90 powiedzmy procentach, nie wiem, nie znam szczegółów, robiona w Szwajcarii, natomiast teraz wiadomo, kto robi. Pastylki jak kreatyna. No, dokładnie. To ma to. Wpadnę do ciebie, ponaprawiam, nadgonimy. Będę ci rozkręcał obudowy. Tyle potrafię. Najwięcej czasu schodzi z myciem tacy. Także zapraszam. Kawa u mnie dobra jest zawsze. Trzeszczy. Mario, jakość części podzespołów transportowanych jest dramatycznie słaba. Tak mówił serwisant laptopa mojej córki, gdy zapytałem się, czy usterka była jej winą. Jest dzisiaj nawet taka dyskusja, dosłownie z dzisiejszego dnia na naszej grupie na Facebooku, do której link macie przypięty. Któryś tam z kolegów wrzucił zdjęcia zaparzacza w Philipsie Latego, który tu przed chwilą stał. I rzeczywiście widać, że te odlewy tam nie wyszły. To, on to nazwał, że jakby z kończącej żywot od,
maszyny do odlewów, no ten zaparzacz wyglądał tragicznie. Tak jak mówię, jest ta teoria, że w czasie COVID-u po prostu brano co jak leci, co leży, bo nie było części. Bo nie było. Do tej pory, powiem wam, te takie zaparzacze, jak mamy dwa rodzaje zaparzacza do DeLonghi, to te zaparzacze z tymi takimi dwoma, bywa, że jest 5-6 tygodni dostępność ich na zamówienie. Krzysztof, czy warto wymienić Siemens EQ6 500 na Jura E8, czy będzie duża różnica w jakości kawy? Będzie. Jura robi naprawdę dobrą kawę, jeśli jest dobrze wyregulowany młynek, jeśli jest dobrze wyczyszczony ekspres, wszystko jest ustawione tak jak trzeba, to takiej kawy jak robi Jura, żaden z takich ogólnodostępnych ekspresów domowych, biurowych nie zrobi. Wierzyn. Demolka to się sama robi, ale ty masz specjalizację w meblach, a nie w ekspresach. Dobra, słuchajcie, wyjmijmy ten filtr, będziemy pomału kończyć. Chciałbym o wpół do szóstej skończyć. Tu jest też taki śmieszny, o. Ściskacie i może wam wyjdzie. O. Ej, słyszycie? Słyszycie to? To nie ja. Powiedzcie, że to słychać. Pierwszy raz coś takiego słyszę. Coś jęczy w tym filtrze. Halo? Kto tam siedzi? Ciekawe. Chyba ten filtr nie działał. No to teraz spróbujmy. Wiecie co? Nie wiem, czy mam dobre wrażenie. Ja tu czuję ocet. Nie używajcie octu do odkamieniania ekspresów. Poszerzasz horyzonty, Vision. No takie jęczenie. Chyba bez rozbiórki to nie pójdzie. No i? Typ filtracji w uszwiwy, brak filtra. Brak filtra, proszę pana. Zapisano. To żyje, tak, tato Tomato, to żyje. System jest napełniany. Niby poszło sprawnie. Stoi dęba. Stoi dęba, nie ma to sensu. Wkładam tego z wewnętrznym życiem filtr. Wyłączam go. Będzie film z niego, ale to gdzieś bliżej początku lipca, myślę. Bo trzeba go rozebrać, no. Nic tu nie poradzimy. Wyłączył się. Ładny ekspres, naprawdę ładny ekspres. No ale nie działa mu się. 2,5 roku tak mam zapisane, tak mi klient powiedział. Dobra, co tam jeszcze? Co tam jeszcze chcecie spytać? Co tam jeszcze chcecie się dowiedzieć? Ostatnie 10 minut i kończymy. Lecę na stream PlayStation. Mam nadzieję, że dojadę, chociaż to jest pobożne życzenie. Pół godziny dojadę przez całą Warszawę. No ale to się chwilę spóźnię. Tam mnie Vision i Allegro usprawiedliwcie przed Szymtosem. Mam starego Saeco Incanto Deluxe S-Class, nie działa spieniacz, układ się zapowietrza. Czy warto to reanimować? Jeśli we własnym zakresie, to jasne. Natomiast ja już nawet się wycofałem z napraw tych Incanto starych, bo mało jest do tego części, drogie są te naprawy, one bardzo często są zardzewiałe. No i ludzie też nie chcą już płacić za takie staruszki, bo to jednak jest już archaiczny ekspres. Ja sobie tu będę z wami gadał i będę sobie robił pomału porządki. Także no, trzeba się zastanowić, czy go nie wysłać już na zasłużoną emeryturę. Tego Saeco Incanto. Kurnas ludzie, tu, co tu się dzieje w ogóle? Ja rzadko jestem o tej porze tutaj. I gdzie jest w ogóle mój telefon? To ocet tak, śmierdzi. Fężyki teflonowe w ekspresach przechodzą zapachem octu. Ocet uszkadza uszczelki. Ocet powoduje utlenianie grzałek, utlenianie elektrozaworów. Po to są odkamieniacze, droższe, tańsze. To już musicie sobie sami wybrać, bo te producenckie są bardzo drogie, bo na tym zarabia producent ekspresu. Są różne uniwersalne, ja cały czas planuję ten
test tych odkamieniaczy, tylko jeszcze nie mam za bardzo pomysłu, jak to testować, żeby wiecie, żeby to było sprawiedliwe, żeby też nikomu się nie dostało z tych producentów odkamieniaczy niesprawiedliwie. No chciałbym, żeby to było w miarę obiektywne. Odkamieniacz profesjonalny od octu różni się tym, że ma dodane przeciwutleniacze, czyli przeciwkorozyjne takie inhibitory, ktoś nam tutaj na poprzednim live podpowiadał tą chemiczną nazwę, które mają powstrzymać tą korozję i tym się różni. No. Ocet to jest do galaretki. O, Mario, dokładnie. Ocet to jest do galarety. A powiedz mi, Kieł, a on robi kawę? Czy po prostu co byś nie robił, to się zapowietrza? Tomasz Skrzypek. Melita to są niezłe ekspresy. Niezłe. To jest bliźniaczo podobna firma do Nivony. One musiały być w jakiś sposób połączone, bo tam są te same przekładnie, te same zaparzacze. Melicie są bardzo drogie młynki, ale da się to obejść. No, trochę rozpuszcza psychofan, ale ocet nie jest do odkamieniania ekspresów. Słuchajcie, to nie te czasy, że mieliśmy kuchenkę na fajerki, czajnik z aluminium albo żeliwny, albo jeszcze jakiś taki babciny i tam to można było i kwasu siarkowego nalać i to by tego nie rozpuściło, w cudzysłowie. Jarosław Rusztyn. 350 zł to jest brutto, to jest cena wyjściowa przeglądu serwisowego ekspresu. To tak pi razy oko. Ale to jest cena wyjściowa. Bywa różnie. Larysa. Kwasek cytrynowy, owszem, ale on nie ściąga tak kamienia jak odkamieniacz. Lepsze to niż nic, rozpuszczony w ciepłej wodzie, ale to nie zastąpi odkamieniacza. To jakby część tego... Trzeba by było się zastanowić nad stężeniem, ile tych kwasków na nie wiem, na 100 ml wody. Nie wiem. Kwasek cytrynowy, jak każdy kwas, rozpuszcza kamień. Tylko, że to ładnie pachnie przynajmniej. Słuchaj, można i wódki do ekspresu nalać. Ciekawe, jaka kawa wyjdzie. Kole? No myślę, że jakby ci się zapieniła kola w grzałkach, to by fajerwerki były. Lub B. Odkamieniacz marki DeLonghi jest ok. Nie jest ani super, ale nie jest też zły, nie powiem. Jarosław, w tej chwili około 4 tygodni, nawet do 5, w zależności jak trafisz. Dam się trochę ciemniej, bo mi się czoło świeci. O, tak będziemy przygaszać przy tym pięknym ekspresie. Przetrę mu tutaj czułko, żeby się tak brzydko tutaj nie prezentował. Co prawda nie działa, słuchajcie, ale będzie działał. Z niego będzie film na pewno, bo rzadko się trafiają takie świeże jury. A miałem jeszcze wam pokazać, tak, wyjmijmy flakon. Tam nawet widzę, że nie ma tragedii. Spróbuję wam to oświetlić. To ISO jednak z powrotem w górę. Bo chcę, żebyście zajrzeli do środka. Jadziemy do góry. Wiem, że teraz jest widno jak cholera, ale będziecie widzieć zaparzacz w środku. Patrzcie, tam widać dół zaparzacza. O! Widzicie, tam jest całkiem czysto. Więc co powoduje, że on tak ciężko chodzi? Rozbierzemy, to się dowiemy, nie? Będzie film na pewno, tak jak mówię. No tutaj to wiecie, jakby... Oddawanie ekspresów do naprawy przerabialiśmy już na którymś filmie. Też serwis umyje. Ale nie ma tragedii, nie będę marudził. Co tam piszecie? Raz zrobiłem kwaskiem profilaktycznie, ale zrobię kradzież, kupię odkamieniacz. No, tak jak mówię, lepszy kwasek niż nic. Tylko dobrze rozpuszczony, żeby nie było grudek. No tak, Jarek, Pajor. Jak nalejesz wódki do ekspresu, to wyjdzie kawa z prądem. A ty co się, Szymon, cieszysz? Spox. Kieł. Robi kawę, a jak próbujesz odkręcić to pokrętło w S-Class, to tak? Tu masz to pokrętło, z tego co pamiętam. To leci w ogóle woda, czy nic nie leci? Napisałeś słowo, Janusz nie puściło komentarza? Co zrobić? Co zrobić? O! Właśnie miałem sprawdzić i teraz widzę, że to działa. W prawym górnym rogu top donatorzy. Szymon, 20 groszy przegrywasz. Podbij stawkę. Żartuję. Daleki jestem od takich zabaw, ale przewieź śmiesznie.
Co wy takie uśmieszki wysyłacie? Nic nie leci. Nic nie leci, kieł. No to może masz zapchany ten zawór w spieniaczu. Trzeba by to rozebrać, trzeba by to wyczyścić. Tam jest dziwaczny ten zawór i on jest w cholerę drogi, jakby był do wymiany ten stalowy zaworek. Ten właśnie przy tym. Może jest zapchany wężyk, bo tam tak naprawdę to jest bardzo prosta konstrukcja. Wszystko idzie w kawę, a jak odkręcisz zaworek, to powinno znaleźć łatwiejszą drogę właśnie tym zaworkiem. Bez rozebrania się nie, jakby nie dowiesz. Może sama ta, jak zdejmiesz tą końcówkę dyszy, może tu masz przypchane, bardzo często w ekspresach, jak są te końcówki dyszy, która gdzieś tu leżała, ale już nie leży. Co ja z nią zrobiłem? Chcę wam to pokazać. O! Jak macie dyszę w ekspresie, zdejmiecie tą dyszę, no tutaj akurat jest zintegrowana z plastikową końcówką, ale czasami jest tak, na przykład w Seiko tych starych, że idzie tylko ten po prostu stalowy element, nie ma tej nasadki. Ona na końcu ma malutką dziurkę. I tam trzeba zrobić taki myk, bo jak tam coś zaschło, to ciśnienie pary tego nie przepchnie. Profesjonalne narzędzie serwisowe, wyprostowany spinacz biurowy. Do tej dziurki. I czasami to pomaga, więc spróbuj, kieł, może tak to, może tu jest problem, bo czasami, często jest tak oczywisty ten i drobny problem i pomaga. Czasami proste rozwiązania są najbardziej oczywiste. Nieprzewalne głupoty, dodaj top full donate. Dodam, uczę się, a ty nie masz dla mnie czasu. Wysyłałem ci dzisiaj porady z tym twoim Siemensem z Fox. Tu nawet chyba nie obejrzałeś, nie wiem. Nagrałem ci dwa filmy, bo nie wiem, czy wiecie, Spoksowi się zepsuł ekspres. Dziękuję, o matko. Dzięki RK88. To przewalę na głupoty. Bardzo dziękuję. Będzie to wszystko, cała ta kasa, która wam się tu w dolnym... tu, czekajcie, muszę się nauczyć pokazywać. Halo. Wszystko to, co tu się pokazuje, będzie przeznaczone albo na kamerę, albo na światło, albo w ogóle na przeniesienie tego studia w spokojniejsze miejsce, chociaż tego bym nie chciał robić. To nie będzie na... nie wiem, na pierdoły. Chcę to zainwestować, może w lepszy aparat, może w drugie ujęcie, bo chciałbym to zorganizować tak, że jedno... ja na przykład będę w rogu, tu będzie rozebrany ekspres i jedno ujęcie będzie takie. Czyli będziecie sobie oglądać, co ja tutaj psuję i będzie lepiej ostrość łapało, mam nadzieję. Kurna no. Jedno ujęcie będzie takie. A drugie będzie jakaś scena główna. No, zobaczcie u Spoksa, jak to wygląda. Ma bardzo fajnie to zorganizowane. Szymon znowu Miecia wykorzystuje. No tak, Mieciu pracuje, a Szymon... wiemy, gdzie jest, nie? Pomogłeś trzeci raz. Co znaczy pomogłeś trzeci raz? Kieł? Gubię się. Nie no, Luke, u niego ten ekspres działa, to on ma, Szymon ma problem, że muszą go co 10, co 20 kafot kamieniać. I wiecie, no on tam naprawia biedny tą elektronikę, ale na odkamieniacze wydaje kurna 10 tysięcy miesięcznie. Nie, Siemens miewa takie problemy, ja im tam doradzam chłopakom, co można zrobić, bo Siemens czasami łapie takie przywieszki, ja tego nie rozgryzłem, bo oczywiście nie mam dostępu do oprogramowania serwisowego, natomiast trzeba by się było wczytać. U mnie to się rzadko zdarza, ale wiem, że jest taki problem, że po prostu robicie odkamienianie, on za chwilę znowu woła odkamienianie. Pokazuje na przykład, zresztą to wiem też od Spoksa, że pokazuje odkamień mnie za 1400 kaw, a po trzech dniach pokazuje odkamienianie konieczne za 20 kaw. Dojdziesz? Nie dojdziesz. Jaki bicek? Co bicek? Nie, tak dobrze, że jemu wysyłasz, a nie mi, bo pieron wie, co na tym filmie jest. No. To jest tajna korespondencja przez poufna For Your Eyes Only. Sam jesteś falus. Ej, Szymon. Nie. Jutro, słuchaj, o której jutro Szymon robisz live'a, bo bym o tej samej porze zrobił? Nie, Larysa, to jakby nie wchodzimy sobie w paradę, no, uzupełniamy się, pomagamy sobie, a nie. To jest jakby jasne, to o tym nie trzeba nawet wspominać, to jest oczywista oczywistość. No właśnie, jakbyś mi mógł nawet na maila Optus przysłać taką tacę obrotową, która ma blokadę,
Bo ja potrzebuję bardzo płynnie, bo wiem o czym piszesz. Ja potrzebuję bardzo płynnie, żeby on mi się zblokował. Jak na przykład tu będę wykręcał coś, czy przykręcał, żeby on mi nie jechał. Ale za chwilę na przykład potrzebuję go obrócić. Tylko wiesz, no z drugiej strony jaki to jest problem? Przecież to nie waży 100 kilo. Także to nie jest jakiś wielki problem. Tym bardziej, że teraz jak z wami rozmawiam, to siedzę. Natomiast ja bardzo często pracuję w takiej pozycji. Przysiadam sobie tylko na chwilę, jak coś oglądam, coś obserwuję. Ja nauczyłem się pracować na stojąco i... No i wygodniej mi się pracuje na stojąco. Chciałbym wyjaśnić jedną rzecz w Wielki Elektroniku Spoksie. Nie wkładałem łap w wasz ekspres. To jest pomówienie i będę dochodził swoich praw w ZHP. 90 zł driftking dla widzów i dla grupowiczów na Facebooku. Normalnie 100 kawa kosztuje, więc jest droga, ale to jest dobra kawa. Schodzi jak ciepłe bułeczki. O, ja przyjadę, Wielki Elektronik, do ciebie naprawić laptopa, bo mam gniazdo do wymiany i mam... Właśnie, napisz mi, Spox. Dell, do wymiany gniazdo ładowania, bo się luzuje, nie zawsze styka. Mam swoje gniazdo, laptop jest rozkręcony. To ile będzie kosztowało? 20 zł obstawiam, nie? Ja przyjadę z tym laptopem, nie będę go wysyłał. Dobra, słuchajcie, zbliża się w pół do, ostatnie pytania, kończymy. Chaotyczny live. Moje drugie imię to Chaos, ale to już chyba wiecie i widzicie na filmach. Będziemy to udoskonalać. Będzie muzyczka podczas pauzy. Będzie mniej tych pauz. Patera do tortów zrobi robotę? Zrobi. Sławomir, no to właśnie u Spoksa jest odwrotnie. U niego kalklin jest co trzeci dzień. Tak, Mieciu by mi się przydał. Mieciu, jak szukasz dobrze płatnej pracy i ja się nie będę wyręczał pracownikiem, a sobie siedział na streamach, to wiesz, gdzie mnie szukać. Serwis, ja mam ciekawy przypadek w całej kolirka, jak naleje od kamienia za ciepły, to zawiesza się pompa. Po nalaniu chłodnej wody rusza, czyli pompa już mówi nie. Może się przegrzewać w pompie, masz czujnik. Taki mały, prostokątny, na dwóch kabelkach pierdolniczek, za przeproszeniem, który mają rozłączać, jak się przegrzewa. Albo za ciepły od kamieniacz nalewasz. Nie zdarzyło mi się coś takiego. Mnie w ogóle się nie zdarzyło, żeby mi się... Znaczy przepalony to trafiałem, ten bezpiecznik termiczny na pompie, taki wsuwany. Ale nie zdarzyło mi się, żebym ja nalewał ciepłego odkamieniacza i to siadało. Może się ugrzewać pompa, bo ciężko pracuje. No i zaczyna działać to zabezpieczenie. No ma być wesoło, słuchajcie. Optus, to nawiązuje do twojego komentarza. Ten świat jest tak smutny. Ja już i tak zlikwidowałem sobie telewizję, żeby nie oglądać tych smutnych gęb, pierdzielących głupoty. Ma być wesoło. Nie musi być do końca poważnie. Ma być wesoło. Jaką ostatnio przeszedłem grę Arkadiusz? O matko, teraz jestem 44 level w Diablo 4. Ale nie mam czasu grać, no ale i tak natłukłem tego trochę. A jaką grę przeszedłem do końca? Dobre pytanie. Rezydenta na ostatnim rozdziale, 4 zaprzestałem. No God of War'a platynę zrobiłem w Ragnaroku. To jest pierwsza, jedyna moja platyna. Pierwsza i ostatnia, myślę. Ale naprawdę God of War Ragnarok to jest mój top. Samo to, że zrobiłem w niej platynę, to o czym świadczy, bo ja nie mam takiego zapędu do robienia platyn, do maksowania gier. Mario, na razie trzymaj się, ja też już powoli kończę. Wysłałem ci film na Messenger. Mam go puścić publicznie? O, patrzcie, puszczę wam. Nie ma tajemnic. Patrz kurde, oglądam jakiegoś youtubera. Wariat z Kielc. Za dużo majonezu albo za mało. O, ciekawe, to Janusz to jest obraźliwe?
Dobra, słuchajcie, kończymy. Następny live obstawiam, jeśli nie za tydzień, w poniedziałek, to planuję tak 2 w miesiącu robić. Będę informował wcześniej. Zaglądajcie na grupę, jeszcze raz zapraszam. Jeszcze raz zapraszam na grupę, macie przypięty komentarz. Kto lubi gry, kto lubi luźną atmosferę, to zapraszam tu. O 18:00 dzisiaj jest stream. Pozdrawiam was, trzymajcie się. Ten ekspres będzie, tak jak mówiłem, ale to na początku lipca. Najbliższy film w sobotę. Co do live'a, pewnie się okaże. Bardzo mi miło, że byliście, że wspomagacie. I co? Smacznej kawusi. Trzymajcie się i do następnego. Trzymajcie się. Cześć, miłego popołudnia.